Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Michał Syska i reprezentuję Ośrodek Misji Społecznej im. Fernanda Lassella i w imieniu mojego stowarzyszenia oraz gospodarza tego miejsca, czyli Fundacji im. Friedricha Eberta, chciałbym Państwa serdecznie przywitać na kolejnym seminarium Przegrani Globalizacji i Demokracja. Wyzwania dla progresywnej polityki. Chciałem bardzo podziękować naszym dzisiejszym gościom i przywitać Kalina Michocka, aktywistka miejska związana z Kaliską Inicjatywą Miejską, do niedawna także związana z Teatrem w Kaliszu. Radzę także przyjrzeć się tej historii Kaliskiego Teatru, ponieważ Kalisz jako mniejsze miasto, ta sprawa nie była tak nagłośniona jak sprawy teatrów, chociażby w moim rodzinnym mieście Wrocławiu, czy w Starym Teatrze w Krakowie, czy w Teatrze w Bydgoszczy. Pewnie też będzie o tym okazja powiedzieć. I chciałbym bardzo podziękować, że zaproszenie na nasze spotkanie przyjął pan Filip Spinger, fotograf, reporter, autor wielu książek, a najnowsza to Miasto Archipelag. I właśnie ta książka jest przyczynkiem do naszego dzisiejszego spotkania. A ta książka była także pewną inspiracją dla nas przy wymyśleniu w ogóle tego cyklu seminariów, ponieważ ci z Państwa, którzy są po raz pierwszy, to chciałem poinformować, że jest to kolejny już seminarium. Na poprzednich rozmawialiśmy m.in. o przegranej globalizacji na europejskiej mapie wyborczej. Mówiliśmy o tym, jak 500+ zmienia Polskę. Mówiliśmy o tym, jak zmieniła się w ostatnich 3 dekadach polska wieś i przed jakimi zmianami stoi w przyszłości. Rozmawialiśmy o perspektywach reindustrializacji Polski. I dzisiaj przyszedł ten czas na rozmowę o Polsce mniejszych miast, bo tak jak mówiłem, jedną z inspiracji do stworzenia tego cyklu seminarium była m.in. książka Filipa Spingera, ponieważ w kontekście dyskusji na temat prawicowego populizmu, także w kontekście wyniku wyborczego w Stanach Zjednoczonych, padały takie słowa, że prawicowy populizm żywi się wszędzie tam, gdzie globalizacja odcisnęła swoje silne piętno, zwłaszcza na terenach, które zostały poddane deindustrializacji. W trakcie kampanii wyborczej w USA wielokrotnie mówiono, że tam, gdzie Donald Trump zdobywał duże poparcie, zwłaszcza wśród ludzi z klasy pracującej, to te tereny nazywa się pasami rdzy. Czytając tę książkę, miałem często wrażenie, że w tej książce mamy zobrazowany polski pas rdzy. I stąd właśnie ta książka jako pewna inspiracja do podjęcia tego tematu. Nasze spotkania to także informacja dla tych z Państwa, którzy są po raz pierwszy, mają charakter rozmowy. Najpierw poprosimy naszych gości o takie wstępne uwagi, potem liczymy na Państwa partycypację w naszej dyskusji. Chciałbym rozpocząć od pana Filipa Spingera i zapytać się, ponieważ ta książka jest reportażem. Tutaj mamy po prostu mozaikę miast, mozaikę historii, historii konkretnych osób, konkretnych miejsc. Ale chciałbym zapytać się o takie wnioski, bardziej publicystyczne już, dotyczące problemów tychże mniejszych miast. Bo ja sobie wynotowałem takie 3 punkty, że chciałbym ewentualnie pana poprosić o rozwinięcie tego, czy dobrze odczytałem te problemy, które ja wysnułem. Znaczy, takie trzy takie słowa klucze. Fabryka, transport publiczny, odpływ ludzi z miast. Tak. To i tak, to te trzy tam są. No tak, bo ja trzeba powiedzieć, i to jest bardzo ważne, zwłaszcza na takim rodzaju debacie, że ta książka jest częścią większego projektu i w ten sposób należy na nią patrzeć. To znaczy, ta książka jest efektem mojego przejazdu przez 31 miast, które były stolicami województw, a już nie są. I jest moim osobistym spojrzeniem na ich problemy. Natomiast my od samego początku w ekipie, która robiła ten projekt, mieliśmy świadomość, że to jest za duże i zbyt złożone, żeby ograniczać się tylko do takiego jednego przedsięwzięcia jak książka jednego człowieka. Dlatego jakby rozwinęliśmy tam mnóstwo wątków narracyjnych jeszcze
W internecie jest druga książka, były publikacje w tygodniku Polityka i w innych mediach. Jakby ten obraz, który ma wynikać z tego projektu, on się składa z tych wszystkich wątków narracyjnych. Dlatego zawsze o tym mówię, ponieważ siłą rzeczy przejazd jednego człowieka, i to trwało tak w skondensowanej formie pół roku, a research do tego trwał jeszcze rok. Przejazd jednego człowieka przez tyle miast i zgłębienie tylu wątków jest naznaczone bardzo dużą dozą ograniczeń i subiektywizmu. Natomiast te trzy punkty, które on sobie wypisał, to one są częścią oczywiście większej listy wniosków, bo ja jeżdżąc po tych wszystkich miastach miałem takie główne założenie, żeby nie szukać rzeczy, które są charakterystyczne dla tych poszczególnych miast. No bo można pojechać do Kalisza i dowiemy się tam, że jest on najstarszym miastem w Polsce. I oczywiście to jest jakimś tam anegdotycznym momentem w książce, natomiast ja szukałem takich rzeczy, które łączą te miasta i na podstawie tych rzeczy tworzyłem trochę spis treści tej książki. I te trzy, które pan tu zaznaczył, są na tej liście. To znaczy ja jak wróciłem z podróży przez te wszystkie miasta, zacząłem się zastanawiać, co je łączy. I jedną z tych rzeczy, która je łączy, to była fabryka, właściwie tęsknota za fabryką i wiara, że jak będzie fabryka, to będzie dobrze. No bo oczywiście te miasta, nie że wszystkie, ale sporo boryka się z wyższym bezrobociem, z niższymi płacami i z mniejszą ofertą na rynku pracy dla pracowników wykształconych. I jest taka magiczna wiara, ja ostatnio brałem udział w kuriozalnej debacie przy okazji Pracowni Miast organizowanej przez Gazetę Wyborczą w Kutnie i tam już ten fetysz fabryki był doprowadzony do takiej prezentacji z wizualizacjami, gdzie postawimy nowe hale do składania rzeczy, które pojadą później gdzie indziej i zostaną domontowane do innych rzeczy. Ale ta wiara w fabrykę wynika z tego, że kiedyś ta fabryka dla wielu tych miast była nie tylko takim źródłem czy dostarczycielem pracy, ale dostarczycielem bardzo wielu innych rzeczy. Znaczy organizowała wakacje, bo miała ośrodek w Pogorzelicy, organizowała imprezę sylwestrową, organizowała służbę zdrowia, organizowała szkoły, przedszkola i tak dalej. W Koninie wybudowała stadion i akurat kopalnia, ale przemysł. I cały czas pokutuje tam taka wiara, że jak będzie fabryka, to chyba wróci to wszystko, co ta fabryka niosła. Tymczasem są już takie miasta w archipelagu, jak na przykład Suwałki, czy jak na przykład Wałbrzych, który jest trochę inny, no bo jest dotknięty o wiele bardziej, chyba najbardziej jeszcze, nie wiem, może Radom i Częstochowa. Są już takie miasta, w których tych fabryk jest sporo, tylko one działają albo w specjalnych strefach ekonomicznych, albo i tak są składaniami czegoś z zewnątrz i nie mają takiego charakteru organizującego życie. One po prostu są na 8 czy 12 godzin się przychodzi, składa się to coś, się wychodzi. I one w żadnym stopniu nie organizują życia. Oczywiście są takie fabryki organizujące życie, ale to są na przykład fabryki, które wyrosły z lokalnego przemysłu jak Nowy Sączów. Tam jest dosyć dużo zakładów, które wyrosły z lokalnej inicjatywy. Natomiast te, które są zorganizowane w specjalnych strefach ekonomicznych, to raczej one nie wyrosły z tej lokalnej inicjatywy. I ta wiara w fabrykę wydała mi się bardzo znamienna. To znaczy, że to jest taka wiara w takiego bożka, która się nigdy nie zrealizuje, no bo tego nie będzie. Transport publiczny, i tutaj są jakby dwie strony tego medalu, bo z jednej strony ten dojazd do, który... No mój Boże, no wpiszcie sobie z Rzeszów Krosno w rozkład PKP, tak, i zobaczycie, co wam wyskoczy. I on jest fatalny, albo bardzo fatalny, albo go nie ma po prostu. I z drugiej strony transport publiczny w obrębie tych miast, i to jest jedna z rzeczy, których ja nie dotknę. W tej książce próbowaliśmy to dotknąć w innych kanałach archipelagu i pewnie jeszcze spróbujemy dotknąć, bo mamy poczucie niewyczerpania tego tematu. Otóż dla mnie jest zaskakującym to, że transport publiczny w tych miastach powinien być prostszy do ogarnięcia, bo one są mniejsze, łatwiej zorganizować jest ten system, a dokładnie we wszystkich jest on absolutnie beznadziejny. Znaczy autobusy jeżdżące co godzinę, albo co dwie godziny, albo co sześć. Albo tak, albo na przykład w Wałbrzychu jest taka linia, która piątka bodaj, która w zależności od godziny jeździ inną trasą, ale nigdzie nie jest to napisane. Nie? Trzeba być z Wałbrzycha, żeby
wiedzieć, że piątka o 13 jedzie zupełnie indziej niż piątka o 19. To jest dla mnie niepojęte, absolutnie nie umiem tego zrozumieć. I trzecia, odpływ ludności. No tak, no i to proste tabelki są, tak? No wystarczy zobaczyć, jak te miasta się wyludniają. Oczywiście większość miast w Polsce traci mieszkańców, bo i Polska traci mieszkańców, ale tam to wynika nie tylko z tego, że się wszyscy starzejemy, ale też z tego, że po prostu ludzie stamtąd uciekają. Ale było więcej tych wniosków i one chyba są uzupełniające do tego, co pan sobie wynotował, bo na przykład dosyć istotnym dla mnie wnioskiem, też w odniesieniu zarówno do fabryki, jak i do odpływu ludności, jest to, że przynajmniej na podstawie tej mojej obserwacji, którą ja sobie poczyniłem na użytek tej książki, grupą, która jest największa energia i chęć do zmiany, to jest grupa młodych, lokalnych przedsiębiorców, niezależnych od lokalnego rynku pracy. Czyli takich, którzy są, nie wiem, architektami i czaskają projekty dla kogoś tam gdzieś, albo są, nie wiem, mogą pracować zdalnie, tak mówiąc, albo ich rynek zbytu jest gdzie indziej, no bo moja ulubiona absolutnie chyba bohaterka, sorry Karina, bo ty też jesteś bohaterką, ale jest dziewczyna z Płocka, która odkryła, że może szyć skrzydła dla kobiet, które tańczą taniec z brzucha i sprzedawać je na cały świat. I jakby nie sprzedaje ich ani raz, nie, raz je sprzeda za pierwszym razem w Płocku, a całą resztę sprzedaje do Australii, Indii, Ameryki i generalnie no, nie cierpi na problem jakiś wielki finansowy. Ale to, że ci lokalni przedsiębiorcy młodzi, którzy wrócili też do tych miast, co ważne, bo większość wróciła, jeżeli się oni uniezależniają od lokalnego rynku pracy i od lokalnych realiów prowadzenia tych biznesów, co jest istotne, to oni w pewnym momencie nabierają ochoty na zmianę w tym mieście i gdyby szukać jakiejś grupy, której ta zmiana mogłaby być wygenerowana, to prawdopodobnie to jest ta grupa, tak mi się wydaje. To nie wiem, czy podsumowałem. Mhm. Dobrze, to w takim razie chciałbym jeszcze pociągnąć ten wątek z tą fabryką i z tym odpływem ludzi. I zapytać się jeszcze jedną rzecz. Znaczy właściwie będą dwa pytania. Pierwsze, to może najpierw o ten odpływ ludzi. Bo jeśli nie fabryka, to co w takim razie? Bo tutaj gospodarze tego miejsca, Fundacja Eberta, prowadzi od roku taki projekt Progresywni Prezydenci, Prezydentki Miast, skupiający właśnie zwłaszcza włodarzy przede wszystkim małych i średnich miast. Słupsk jest chyba największym spośród tych miast jasowskich, Wielkopolski, Gorlice, jeszcze mniejsze Czersk, jeszcze mniejsze miasta. I gdy rozmawia się z tymi włodarzami, oni najbardziej zastanawiają się nad tym, jak zatrzymać ludzi w mieście. To się w tej książce często pojawia, że ludzie nie chcą zostać, zwłaszcza jak pan pyta tutaj nauczycieli. A jest pytanie, jeśli nie fabryka, to co ma zatrzymać tych ludzi w takim mieście? I druga rzecz, bo ta fabryka, to jest także taki mój wniosek z tej książki, ona też tworzyła pewną taką tożsamość lokalną, mm-hmm. Znaczy formę takiej silnej więzi emocjonalnej. Dla mnie takim fragmentem, być może dla mnie może nawet najważniejszym tej książki, jest pana spacer po Rakowie w Częstochowie, gdzie najpierw idzie pan śladami Polskiej Partii Socjalistycznej, tak, i tego robotniczego Rakowa i na koniec puentuje pan to obrazkiem nazistowskich graffiti i tym, że młodzież jest, że przemoc tej ulicznej młodzieży, która posługuje się tą nazistowską symboliką, jest taka nihilistyczna, że ona nie ma nawet żadnego celu. Więc pytanie jest, co zamiast fabryki mogłoby zatrzymać tych młodych ludzi i co mogłoby być czymś, co wyznaczyłoby taką nową tożsamość, jeśli nie fabryka? To mnie tak trochę wpędza w rolę osoby, którą nie jestem. Znaczy ja jednak jestem do opisywania tego, co jest, a nie tego, co ma być. Natomiast tak mi się wydaje, że bo to nie jest problem z fabryką samą w sobie, tylko problem jest trochę z rolą tej fabryki i podejściem tej fabryki do tego miejsca, w którym ona powstaje, bo są przykłady i ten Nowy Sącz można pewnie podawać za taki przykład, gdzie ta fabryka, czy Siedlce też, w których jest fabryka wagonów kolei czy pociągów, w których ta fabryka potrzebuje nie tylko ludzi do tych najprostszych zajęć. Tak? Znaczy w Nowym Sączu w Fakro jest, czyli u producenta okien,
No jakby tam jest wszystko z Nowego Sądu, tak? Management i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście część ludzi pewnie, nie wiem, z najwyższego managementu przyjechała do Nowego Sądu, co jest znowu też ciekawe, ale to nie są tylko składacze na taśmie. I ja myślę, że ja nie umiem panu odpowiedzieć na pytanie, co ma być alternatywą dla miast, w którym upadł przemysł, bo to pewnie bym zgadnął jakiegoś Nobla za to, jakbym znalazł tą odpowiedź. Natomiast umiem sobie wyobrazić, że jakby nie jest niczym złym wiara w tą fabrykę, ale przy takim podejściu, że to jednak nie jest fabryka zbudowana na taniej sile roboczej. I wtedy okej, okay, i wtedy możemy rozmawiać. Natomiast ja nie mam poczucia chyba, że te miasta mają jakiś problem z tożsamością. Oczywiście te fabryki, no, już zwłaszcza tak zakorzenione jak Kalisja w Kaliszu i bardzo wiele innych, oczywiście były pewnym wyznacznikiem tożsamości. Natomiast podróżując przez te wszystkie miasta, ja nie miałem wrażenia, że odpływ ludności jest w jakikolwiek sposób związany z utratą tożsamości tych miast. W ogóle miałem takie wrażenie. Myślę, ja podkreślam, że jak jechałem przez te miasta, prosiłem ludzi, żeby mnie oprowadzili po tych miastach, żeby mi pokazali je swoimi oczami. Tylko jedna osoba, a naprawdę w każdym mieście takich osób oprowadzających mnie, czy opowiadających o tych miastach, to miałem minimum 4, a w niektórych miałem 10. I naprawdę tylko jedna osoba przyjechała do tego miasta, tak niestety był Radom, ale przyjechała do tego miasta specjalnie, żeby mnie oprowadzić z Warszawy. Woziła mnie po tym Radomiu 3 godziny, mówiąc jak bardzo do dupy, a potem mnie wysadziła i pojechała do Warszawy. Cała reszta, która siedziała na miejscu i jakby opowiadała mi o tych miastach, nie była bezkrytycznie entuzjastyczna co do tego, jak się tam żyje, bo wiele do szlichców padało, ale nie odnosiłem wrażenia, że oni nie lubią tych miast, że nie chcą w nich być, że bardziej ich frustruje to, że oni chcą, ale że to jest bardzo trudne. I nie miałem w ogóle poczucia, żeby był jakikolwiek problem z utożsamianiem się z tymi miastami, czy z jakimś definiowaniem tożsamości w tych miastach. Może miałem, znaczy to tak bardziej na zasadach takich anegdotycznych, że w Kaliszu usłyszałem, że Kalisz tak w sumie nie jest Wielkopolska, że to w sumie nie jest Dolny Śląsk, że w Kaliszu Kaliszanie są Kaliszanami i nikim więcej, że to oznacza samotność. Ale no to na zasadzie takiej bardziej anegdoty, no bo umówmy się, no, to nie są jakieś bardzo fundamentalne sprawy. Ale nie mam wrażenia, no, oczywiście jak się porozmawia z licealistami, to wszyscy chcą wyjechać, no ale to są licealiści, no jakby oni opowiadają i mówią różne rzeczy, i to się rządzi swoimi prawami związanymi z wiekiem i pewnym podejściem do życia w tym wieku. Ale nie mam, chyba nie uważam, żeby te miasta miały problem z tożsamością. Nie wiem, Kalina, uważasz, że nie mają? Macie problem w kwestii tożsamości? Wiesz co, na takim poziomie deklaracji myślę, że jest wielu Kaliszan ma, przynajmniej tych, których znam, sama też jestem Kaliszanką od 3 lat już. Pochodzę ze wsi pod Kaliszem. Ma taki stosunek love or hate. I jest grupa osób, która faktycznie z Kalisza wyjechała i bardzo się z tego powodu cieszy, gdziekolwiek są, jest im lepiej. Są też tacy, którzy nie wyjechali, bo nie mogli albo nie chcą, ale mają bardzo krytyczny stosunek do tego, co się w mieście dzieje. A są też tacy, którzy po prostu są tego miasta ogromnymi orędownikami, chociaż absolutnie nie są ślepi na to, co... Znaczy nie są, też są krytycznie nastawieni do tego, co się dzieje, ale mimo wszystko to też wyraźnie widać, jeżeli dzieje się w mieście coś, co naprawdę porusza tłumy, gdzie mamy do czynienia z jakąś sytuacją, gdzie się ludzie angażują bez jakiegoś wielkiego naszego udziału jako aktywistów, tylko po prostu my wyłapujemy jakiś problem albo po prostu uważamy, że on jest ważny i nagle się okazuje, że przychodzi kilkaset osób. I to są problemy na przykład natury symbolicznej, tak jak właśnie wspomniana fabryka Kalisja, która już od dawna, od przynajmniej chyba 10 lat była w likwidacji. Pojawił się po prostu kilka lat temu moment, w którym miasto się naciskano, żeby miasto może wykupiło sam budynek, bo to jest jedyne, co nam zostało. Fabryka nie jest duża, jest pięknym budynkiem z olbrzymim logo. Samo logo nie jest już własnością polską, staje się marką chińską. Jedyne, co nam zostało, to budynek. Miasto bardzo chciało sprzedać ten budynek, już sprzedało i teraz w fabryce trwa remont, zaraz tam będzie hotel. Ale jak jeszcze, zanim jeszcze to zrobiło, okazało się, że w ciągu jednego czy dwóch dni, w środku stycznia, gdzie pogoda była po prostu fatalna, na ulicy, na której nie ma to kompletnie miejsca ani warunków, pojawiło się z kilka, nie wiem, no ponad ze 200 osób,
żeby zaprotestować przeciwko temu, żeby się pozbywać tego ostatniego symbolu kalisza, który jest symbolem, którego właściwie no, nie będziemy mieć przez długo jeszcze takiej marki, która jest znana na całym świecie. Nic innego się nie kojarzy z kaliszem takim kalisji. A to jest naprawdę coś, co było dziesiątki lat. Jest najsilniejszym nadal mimo wszystko żywym symbolem, a już kompletnie nie ma nic, co go wiąże z kaliszem. I słuchajcie, przychodzili ludzie, którzy pracownicy tej fabryki i opowiadali ze łzami w oczach o tym, jak się tu pracowało. Przyszedł jeden pan, który się nie wiedziałam, że pracował w tej fabryce, okazało się, że to jest tata mojego kolegi, więc on jeszcze mnie wziął z boku i powiedział, a tu było to, a tu było tam, a tu był jakiś tam, to byli tacy, ci to pili, ci to nie pili, a tam jeszcze było to, a jak się dowiedzieliśmy, jakaś pani jeszcze ze łzami w oczach opowiadała, że jak się dowiedzieliśmy, że nasz fortepian będzie grał w filmie, to pracowaliśmy na 3 zmiany, to w ogóle wszyscy tam, nikt nie patrzył, czy zmiana się skończyła, czy nie, tylko po prostu widać było, że po tych 10 czy 15 latach, może nawet i w dłuższym okresie czasu, w tych ludziach ta fabryka żyje, oni się z nią czują po prostu nadal emocjonalnie bardzo związani. Ale kompletnie nie zagospodarowano tego. Kompletnie. To tylko została sprzedana, będzie to. Ja mam jeszcze taką myśl, teraz mi przyszło do głowy, że jeżeli jest jakikolwiek problem, czyli jeżeli ja wyczuwam jakikolwiek problem z tożsamością w tych miastach, to on wynika z tego, że zarówno my tak generalnie w Polsce, jak i władze tych miast nie do końca wiedzą, czym te miasta mają być w całej strukturze kraju. Nie? Czy to mają być już takie umieralnie, czy to ma być takie miejsce, z którego się wieje, czy tam jednak jest jakaś, jakby nie do końca wiadomo, o co chodzi, tak? Bo mnóstwo dociera do tych miast sygnałów, na podstawie których można by uznać, że są nieważne. I no jeżeli mieszkańcy tak, i myślę, że ten brak, ten kryzys, jeżeli jakikolwiek jest kryzys tożsamości, to wynika z tych sygnałów, którymi te miasta są bombardowane i których się im mówi, jesteście nieistotni, nieważni, mamy was gdzieś. I ja takich rzeczy to mam na pęczki, mogę poopowiadać, jak polskie radio było zapraszane do Krosna na jakiś super event kulturalny z światowej klasy artystami i odpowiedziało, że strasznie fajne jest to wydarzenie i bardzo chętnie by je zrelacjonowali, ale nie przyjadą do Krosna, bo ono jest daleko, więc jak PR-owcy tego wydarzenia chcą, to mogą przyjechać do Warszawy opowiedzieć. Ja wsiedli, pojechali do Warszawy, opowiedzieli, co się dzieje w Krośnie i wrócili do Krosna. I mnóstwo jest takich sygnałów, że te miasta są nieistotne. I z tego może wynikać kryzys tożsamości, ale z niczego innego, moim zdaniem. A jeżeli mogę coś dodać, to jeszcze do tego jest też tak, że jeżeli już zastanawiamy się w takim średnim czy małym mieście na temat tego, co chcemy osiągnąć, jaką mamy drugofalową strategię, jakim chcemy być miastem, to jest ogromna presja do tego, żeby na przykład w Kaliszu gonić Wrocław, Poznań i Łódź, bo to są miasta w tej samej odległości, tam około 120 km oddalone w takim trójkącie. I Kalisz koniecznie musi za chwilę stać się drugim Poznaniem, drugą Łodzią, drugim Wrocławiem, na co kompletnie nie mamy szans. I zupełnie nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy chcieć gonić miasta. Nie, nie jest chyba tylko kwestia. A czy Wrocław chce gonić? Wrocław chce mieszkać w Warszawie, Wrocław chce mieszkać w Berlinie, a Wrocław goni Mediolan i Londyn. Tak, tak, że mamy stadion, to znaczy, że awansowaliśmy do takiej ligi miast jak Mediolan, Londyn. To praktycznie od 1990 roku tak jest. Ale za każdym razem, kiedy ktoś w miarę racjonalny i myślący, nie wiem, jak Mateusz Kokoszkiewicz powie, że może jednak powinniśmy być Lipskiem, bo to wystarczy jako Wrocław. Ale jak to brzmi, no, że jak oni zrobili, to kogo by się budżety porównywaliście, tak? No i przecież Grudziądzem chcieli być, nie? No to w ogóle... Słupskiem i Koszalinem. No właśnie. Bo to też do tego nas zainspirował Wojciech Kłosowski, bo myśmy kilka lat temu prowadzili takie... Robiliśmy dwa podejścia do analizy budżetu. Po prostu stwierdziliśmy, że co się stanie, jeżeli taki zwyczajny mieszkaniec, chociaż może troszkę niezwyczajny, bo aktywista, ale kompletny laik, ani urzędnik, ani prawnik, ani ekonomista, ani księgowy, tylko człowiek, który chce wiedzieć, jak jego finanse w jego mieście, jak są prowadzone, co zrozumie, jeżeli przeczyta budżet, jeżeli się tym zainteresuje. Myśmy po prostu jako mała grupa osób spędzili kilka dobrych miesięcy na tym, żeby patrzeć na budżet miejski, pytać się mądrych ludzi, którzy się znają na ten temat, co z tego może wyniknąć i po prostu dzielić się swoimi wnioskami. I na koniec pierwszej edycji tego projektu zaprosiliśmy Wojtka Kłosowskiego na spotkanie. I on mówił między innymi właśnie o strategiach dla miast, o tym, że może Kalisz niekoniecznie powinien gonić Wrocław, Łódź i Poznań,
tylko zastanowić się nad punktem odniesienia. Znaleźć miasto, które warto porównywać z Kaliszem, bo są w pewnym sensie podobne i rozmiarem, i mają inne charakterystyczne cechy, takie jak na przykład nie wiem, historyczne miasto, bez jakiegoś konkretnego przemysłu, który dominuje. Kilka punktów takich znaleźć. Okazało się, że przeprowadziliśmy tak zupełnie na szybko taką analizę, to się okazało, że ze Słupskiem możemy sobie spokojnie porozmawiać, z Koszalinem, z Włocławkiem. Nie pamiętam, jeszcze tam były ze dwa miasta, a niekoniecznie Wrocław, Kalisz, Wrocław, Łódź i Poznań i niekoniecznie Ostrów Wielkopolski i Konin, które są niedaleko Kalisza. Bo Ostrów Wielkopolski ma 60 tysięcy mieszkańców, Kalisz ma 100 tysięcy, Konin ma też około 50-60, jest typowo po prostu miastem przy kopalni. To są kompletnie nieporównywalne środowiska. No i przyjeżdża Wojtek Kłosowski i mówi to na spotkaniu, na którym udało nam się zaprosić naprawdę i przyszli przedstawiciele władz, co prawda to był wrzesień 2014 roku i to były władze, jak się okazało później, które przegrały wybory, więc, ale to też nie jest tak, że to środowisko się kompletnie różni. I z tego podejścia, z tego sposobu myślenia, do dyskursu, do ogólnych dyskusji w mieście naprawdę się przebijamy z trudem, z tego typu myśleniem, z tego typu punktem odniesienia. Ale też do tego przerwę, bo to będzie moje pytanie do ciebie jeszcze, zanim o rowerów miejskich. Tak, nie, to będzie logiczne, ale chciałem jeszcze się zatrzymać przy tej tożsamości, a właściwie użyć innego słowa, prestiż. Wydaje mi się, że to jest też słowo, które jest tutaj takim kluczem, bo to, co łączy wszystkie te miasta zebrane w tej książce, to są miasta, które najpierw zostały dotknięte reindustrializacją, o tym żeśmy rozmawiali, ale po drugie, te miasta w wyniku reformy samorządowej utraciły status miast wojewódzkich. I moje pytanie do Was, z perspektywy Pana jako reportera, który tam był i przyjął też taki klucz, ten klucz pewnie jest nieprzypadkowy, i do Kaliny jako mieszkanki takiego miasta, jak to wpłynęło na, właśnie może na to, nie wiem, czy na poczucie tożsamości, prestiżu, ale także czy to wpłynęło także na realną jakość życia? Znaczy, czy są jakieś wskaźniki twarde, które pokazują, że to faktycznie negatywnie odbiło się na jakości życia mieszkańców? To ja może najpierw powiem, czemu ten klucz był w ogóle. Bo ten klucz był dlatego, że ja miałem głęboką potrzebę przyjrzenia się Polsce mniejszych miast, tak jak różni pod tytuł książki. Natomiast trudno było wybrać te mniejsze miasta do projektu. I klucz byłej wojewódzkości jest świetnym kluczem, ponieważ on daje wgląd do miast, które są 48 tysięcy i 230 tysięcy, czyli jak w tych widełkach, 48 i 230, które są bardzo przemysłowe, były, bardzo przemysłowe, które były w ogóle nieprzemysłowe, takie, które są no, z grubsza w całej Polsce, z trzech zaborów, co ciekawe pytanie o zabory pada na każdym spotkaniu autorskim, nie wiem czemu, ale dobra. Jakby szybko odkryliśmy, że była wojewódzkość, po pierwsze z takim fajnym haczykiem, za którym można się zaczepić. Ja miałem w ogóle, jak jeszcze ten projekt był w głębokich powijakach, takie wyobrażenie, nie wiem, co mi się wzięło, ale czasem się chore rzeczy rodzą człowiekowi w głowie, że za mną jakieś takie puste urzędy wojewódzkie, no nie? Co później się okazało, że nie, bo to są starostwa przecież. Ale miałem jakąś taką wizję, że fotograficzne będzie tylko opowieść o opuszczonych budynkach. Ale ten klucz daje bardzo różnorodny zbiór miast tak naprawdę, a z drugiej strony ucina dyskusję, bo oczywiście no, od samego początku, jak ogłosiliśmy ten projekt, dostawaliśmy takie maile, a czemu nie Ełk? A czemu nie coś tam? No i jakby odpowiadać, że to ma być książka o Polsce mniejszych miast, ale już wybraliśmy te miasta, to od razu się człowiek wsadza na taką wielką minę, że jesteśmy niekompetentni, bo Ełk też jest ważny. Nie? A tutaj mamy bardzo prostą odpowiedź, Ełk jest ważny, ale nie był wojewódzki. Ale teraz jak ja jeżdżę z tą książką po Polsce, to najbardziej się cieszę, jak słyszę w Opolu, Olsztynie, w Grudziądzu, w Zielonej Górze czy Gorzowie, że to jest o nich, bo tam nie ma ani słowa o Opolu. A oni tam mówią, że to jest o nich. I to znaczy, że ten klucz zadziałał. Natomiast jeśli chodzi o tą utratę prestiżu, która tylko częściowo jest tematem, to ona jest wyczuwalna i mogła mieć być może jakiś wpływ, zwłaszcza dla takich środowisk zaangażowanych w no, tworzenie debaty publicznej w tych miastach w dużych ośrodkach. To znaczy, jak się pojedzie do Sieradza, albo do Chełma, albo do Tarnobrzega, to w ogóle nie istnieje temat byłej wojewódzkości i tego, że było województwo, bo tam wszyscy, którzy to pamiętają, bo młodzi to w ogóle nie mają zielonego pojęcia, że tak było, wszyscy, którzy to pamiętają, mają świadomość, że to było na wyrost trochę. No, jakby zaznaczanie Tarnobrzega na mapie administracyjnej Polski tą samą kropką co Poznania
no było na wyrost, nie ma się co oszukiwać. I, no i ta reforma cała no była koślawa, ta podziała na 49 województw. Natomiast jak się pojedzie do Częstochowy, zwłaszcza przed wyborami, to się od razu usłyszy o tym, że jedno, no przecież co wybory tam jedną politycy do Częstochowy i mówią, przywrócimy wam województwo. I to już panicho, że ci politycy z Warszawy to mówią, ale lokalni politycy to podchwytują. To jest tak, jakby wziąć takiego kotleta przywiezionego skądś innego, włożyć go do mikrofali, podgrzać i podać i się powie, że będzie. No. I w dużych miastach to rzeczywiście ta utrata prestiżu ma znaczenie. Natomiast jeśli mowa o twardych czynnikach i badaniach, no to ja przytaczam w książce badania naukowców tutaj z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy przebadali, na ile utrata wojewódzkości wpłynęła na szybkość rozwoju tych miast. I oczywiście wszystkie te miasta, niezależnie czy będziemy mówić o tych, których jest najgorzej, czy o tych, których jest najlepiej, rozwinęły się od czasu reformy administracyjnej 98-99. Natomiast oczywiście w różnej prędkości. I te badania profesora Swaniewicza mówią o tym, że najbardziej straciły te miasta, które były w sposób sztuczny za pomocą reformy 75 roku wykreowane na liderów regionu, znaczy takie jak Włocławek na przykład. Tam jest chyba teraz nie, 19% bezrobocia, bo one jakby nigdy nie miały tej roli i reforma na chwilę je podniosła. Natomiast gdy reforma 98 roku weszła w życie, no to wszystkie te atuty bycia miastem wojewódzkim, czyli większa ilość miejsc pracy w administracji i obsługujących administracji, no to odpłynęły, no to i oni to bardzo poczuli. Natomiast te miasta, które były lokalnymi liderami kulturalnymi, gospodarczymi, transportowymi i tak dalej, to one jakoś specjalnie tego nie odczuły. Oni badali 5 wskaźników, ja te badania przytaczam, zresztą pewnie lepiej sięgnąć do źródła, czyli do samych badań. Więc nie można powiedzieć, że natomiast to, co oni zauważyli, to było bardzo ważne, że być może reforma 98 roku miała wpływ na te miasta, które nie były wojewódzkie, a stały się powiatowe i im to bardzo pomogło. Ale to już jest na trochę inną, na inną historyjkę. Więc nie można tak powiedzieć jednoznacznie, że ta wojewódzkość im jakoś zaszkodziła, czy utrata wojewódzkości. Natomiast to jest oczywiście fetysz rozgrywany politycznie non-stop. Ja w Wałbrzychu usłyszałem od prezydenta miasta, który notabene całkiem dużo porządku tam wprowadził, że oczywiście, że Wałbrzych stracił na utracie województwa, bo padły kopalnie. Znaczy, no fajnie, no, wydarzyło się to mniej więcej w tym samym czasie, ale jedno z drugim to ma związek absolutnie żaden. Tak, no, zlikwidowano zupełnie innych powodów niż to, że zlikwidowano urząd wojewódzki. Więc to jest rozgrywane politycznie non stop, ale tylko w dużych miastach, małych nikt nie. No. Zresztą Hanna Krau w 75 roku, pracując dla polityki, jeździła po tych miastach, które miały stać się wojewódzkie, pojechała do Sieradza. I oni w tym Sieradzu byli to zdumieni, bo się od niej dowiedzieli, że oni będą wojewódzkie. Ta reforma była wdrażana dwa miesiące. Ja mówię, naprawdę, my będziemy województwem, to jest jakaś pomyłka, to chyba kto inny, bo to niemożliwe, żebyśmy to Bełchatów tam. Więc to myślę, że ten fetysz w tych małych miastach w ogóle nie działa. A w Kaliszu działa? Wydaje mi się, że nie. Może już nie. Nie pamiętam, żeby podczas poprzedniej kampanii przed wyborami samorządowymi jakiś ten argument padał. Może padał, ale to nie jest na pewno taki pewnik, że wszyscy tam obiecują, że wróci kaliskie. Ale coś jest na rzeczy, bo ja pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałam o pomyśle w ogóle na twoją książkę i jeszcze chyba się nie nazywałam Miasto Archipelag, tylko projekt 33, bo my myśleliśmy, że 33 miasta będą, więc to ten poziom był. Była taka zajawka. Ja pamiętam, że przeczytałam to wtedy i pomyślałam sobie, ojej, o nas, wiecie, w sensie o takich mniejszych miastach, czy to jest temat? I się za chwilę złapałam na tym myśli, że to jak to? No przecież to jasne, że to jest temat, ale coś siedzi w takich w nas na co dzień, że my sami się troszeczkę jesteśmy zaskoczeni, kiedy przyjeżdża ktoś, kto się zna, robi trasę po całym kraju i w ogóle słucha naszej historii, interesuje się tym, co się dzieje w mniejszych miastach, mimo że cały czas na co dzień sarkamy, że o, nikt się nami nie interesuje, media nie przyjeżdżają, można się przecież zarobić potąd i nikt nawet na to nie spojrzy. Więc jednak gdzieś wydaje mi się, że nawet wśród nas, czyli osób, które teoretycznie powinny być świadome, tego gdzieś siedzi jakiś dosyć spory komplet. Ale ja myślę, że to nie gdzieś ma żadnych walczymy na co dzień i staramy się coś z tym robić, ale to wyłazi w takich naprawdę dziwnych momentach. Ja się na przykład właśnie złapałam, czytając wtedy te kilka lat temu o tej polityce, że ojej, o nas, o małych miastach?
Ale że jak to? Z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony rożnie mi ale ja moim zdaniem to w ogóle nie wynika z mojej ludzkości, tylko z tego, że te miasta są nieopowiedziane po prostu w debacie. Ale z czego wynika to, że są nieopowiedziane? Bo się wydają nieciekawe. Bo jest daleko. Nie, bo jest daleko, bo nie ma pieniędzy na to. Bo, no bo tak, bo się jedzie na stereotypach. Oczywiście, że tak. Natomiast umknęło mi coś, chciałem jeszcze dodać, ale zapomniałem. Dobrze, później. Nie jesteś trochę tak, że stworzono taką narrację, że te miasta takie mają być. Ja trochę to odnoszę do tego, że w latach 90. tak bardzo cisnęliśmy na taki chicagowski kapitalizm, że o tym fajnie pisze ten chłopak z Marcinem Koroszka, którego imieniem od nas jest nie może pamiętać Kamil, że mamy taką silną potrzebę wszystkich milionerami, a może wystarczyło, żebyśmy byli multitysiącerami, tak? I wydaje mi się, że to jest trochę w tym kontekście, to jest kwestia właśnie tych ambicji tych miast, że one czują tę potrzebę, że nie Ostrołęka, to nie jest Polska, ale jednak Wrocław, Warszawa, tak? Że wyżej. Nie, ja myślę, znaczy, nie, to jest taka dyskusja o jajku i kurze, no nie? Ale wydaje mi się, że to wynika z tego, że jak spojrzeć, no, to są słowa jednego z moich bohaterów, nauczyciela ze szkoły w Jeleniej Górze, że on jest Piotra Iwańca, który mi mówi, że, no, że jak on miałby się postawić w butach swojego ucznia liceum, ostatniej klasy liceum, no to przecież on mu nie powie tak wprost, że ma tu zostać, no nie? Bo przecież szanse we Wrocławiu na dzień dzisiejszy, mówiąc najbrzydziej jak się da, ma większe po prostu, no nie? To tak, Piotr jest jeszcze refleksyjny, bo jest młodym człowiekiem, ale jak ja chodziłem do szkoły, to on jeszcze nie uczył, byłby zbyt młody i moi nauczyciele w ogóle nie przebierali słowa, tak? A też jestem z Jeleniej Góry i oni absolutnie się zastanawiają nad tym, że może powinien sugerować. Był jeden chyba nauczyciel, który nazywa się Urbański, zresztą związany on tutaj z SLD. I kiedyś nam było też na prezydenta tego miasta opowiadał nam o tym, że po prostu są regularne, ciągłe błędy ekonomiczne, bo ten obszar, w którym znajduje się Państwowa Szkoła Wyższa, jakaś tam, to się nazywało Kolegium Karkonoskiej, wszyscy mieli z tego straszną bekę, to tam były warunki infrastrukturalne do tego, żeby wytworzyć absolutnie pełny kampus akademicki ze wszystkimi kierunkami możliwymi i stworzyć warunki do tego, żeby studenci chcieli mieszkać w Jeleniej Górze. A naprawdę jest tak, że moi koledzy paradoksalnie kiedyś wydawało mi się, że tylko lekarze i prawnicy będą pracować do Jeleniej Góry, bo tam zarobią lepiej niż we Wrocławiu. Natomiast robią to też ludzie, którzy zdążyli mieszkać we Włoszech, w Poznaniu, w Warszawie, w Berlinie i oni chcą wrócić. Tylko że muszą też mieć jakąś narrację, jakieś warunki. A mi się wydaje, że cały czas jest tak, że naciska się na to, żeby ta wizja z lat 90., że jednak miasta mają rosnąć i one jeszcze nie urosły na tyle, więc nauczy się gdzie indziej może kiedyś przyjechać. Że to się gdzieś tam z tyłu głowy trzyma. Ja myślę, że na przykład dlatego nie ma dobrej komunikacji w tych miastach. O ile nie może można powiedzieć, że jak ja się zorientowałem, że w Wrocławiu jest słaba komunikacja, to Mateusz Kochoszkiewicz właśnie rzeczony powiedział mi, że bo wiesz co, bo tu jest słaba, a w Jeleniej nie ma wcale. Bo faktycznie tam jest tylko autobus i on jeździ jak chce. Ale potem jak zacząłem o tym rozmawiać raz, drugi, trzeci już w trakcie studiów czy po studiach z włodarzami miasta, czy rozmawiając o przestrzeni też pofabrycznej, tego typu jak Kalizja, gdzie Jelenia Góra stała na chemii, i jest cały czas obszar industrialny, który można by zagospodarować, można by wpisać w strategię poszukiwania jakiegoś specjalnego celu, tak żeby to miejsce, no już nie było fabryką, ale stworzyło taką narrację, że ludzie chcieli przyjeżdżać po prostu tam być, z ciekawości chociażby, no to wszyscy odpowiadają, że tak naprawdę musi pan sobie zdawać sprawę, że tacy aktywiści, tacy ludzie, którzy przyjdą w środku zimy, to jest tak naprawdę tak ułamek niewielki, że nikt tego nie zaakceptuje w budżecie miasta, żeby inwestować w takie rzeczy, jak utrzymanie Kalisji, czy utrzymanie w tym wypadku Celbiskoty, tak? Bo tak naprawdę oni bardziej mi się opłaca w sensie politycznym dążyć do tego, żeby te przestrzenie degradowały się, żeby ktoś to w końcu kupił, żeby to totalnie sprywatyzować, bo i tak wszyscy wjadą do Wrocławia do Warszawy. I tak samo z komunikacją, nie jest może ostatecznie i tak wszyscy chcą mieć swój samochód, więc no jak się władza powie, że on też będzie inwestować w komunikację miejską, a tych pieniędzy nie ma za dużo, bo to nie jest miasto wojewódzkie. No to ostatecznie kończy się tak, że wtedy ludzie zaczynają mówić halo, halo, ale jakby tutaj moja droga pod domem, jak ją dojechać do domu swoim samochodem? No więc trzeba zrobić drogę pod mój samochód. Ja chciałem jeszcze, bo oczywiście zachęcam także Państwa do zabierania głosu i umówmy się tak, że jeżeli ktoś z Państwa chce wygłosić opinię, jak zadać pytanie, to prosimy o zgłoszenia, żebyśmy mieli taki porządek. Ja, ale jeszcze chciałem wrócić do Kaliny jako reprezentantki ruchu miejskiego. Wydaje mi się, że to jest ciekawe, bo ruchy miejskie w takiej debacie publicznej na poziomie mediów centralnych kojarzą się z największymi miastami. Jeśli ktoś występuje jako lider ruchu miejskiego, to z reguły jest to ktoś z Warszawy bądź z Poznania. A mówiliśmy tutaj o tym, że wiele aktywnych osób ucieka z tych średnich i małych miast, więc moje pytanie jakby składa się z dwóch części. Po pierwsze, w
kto jest ruchem miejskim w małym albo średnim mieście. Znaczy, kto, co to są, nie nazwiska, ale co to są za ludzie? Znaczy, skąd się biorą tacy ludzie, którzy chcą coś robić, tak? I drugie pytanie to jest, z jakimi barierami, czy z jakimi problemami taki ruch się zmaga? Czy to są inne problemy, niż z którymi zmagają się ruchy miejskie w wielkich miastach na przykład? Co, ja chyba zacznę od tego, że nie wiem, czy do końca my jesteśmy ruchem miejskim. No właśnie, to może też Faktycznie. Nie wiem, czy do końca będę nawet w stanie dobrze zdefiniować własne stowarzyszenie, ale chyba kluczem jest to, że Kalisz, który ma 100 tysięcy mieszkańców, jesteśmy jedynym tego typu stowarzyszeniem. Czyli tak naprawdę jesteśmy grupą osób, kilkunastu, plus tam nie członkowie, ale jacyś tam sympatycy, którzy z nami sporadycznie działają. Każdy z nas jest z kompletnie innej parafii, z kompletnie innego obszaru. Są wśród nas nauczyciele, tacy szkół średnich, podstawowych, nauczyciele akademiccy. Jestem ja, która jestem jakimś dziwnym tworem, wtedy jeszcze na początku, jak zakładaliśmy Kalisz Centrum Miejskie z Poznania, studentka z Poznania. Są aktywiści rowerowi, są bardzo, bardzo różni ludzie, też w różnym wieku, którzy wcześniej, przez lata, działali w mocnym jakimś tam polu społecznym, kulturalnym, mieli swoje stowarzyszenia albo działali w różnych instytucjach, robili swoje rzeczy. I na przełomie 2011 i 2012 roku myśmy tam bardziej lub mniej się znali na zasadach towarzyskich albo jakichś wspólnych doświadczeń, wspólnych akcji, ale stwierdziliśmy, że my sami, albo w tych naszych małych organizacjach, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, nic to cokolwiek zmienia, co cały czas jest to samo. Więc stwierdziliśmy, że to dobrze, to może załóżmy takie stowarzyszenie, które nas jakoś złączy, żeby nas było więcej, żeby nas może było chociaż słychać i żeby może te pomysły, te dyskusje czy te tematy, o których my uważamy, że trzeba mówić, były jakoś się większym echem poniosły. I tak naprawdę to jest Kalisz Centrum Miejskie. I tak się to w jakimś tam sposób toczy i jesteśmy organizacją o dość szerokim polu działania, ale dlatego, że nie ma drugiej takiej jak my w Kaliszu, nad czym bardzo ubolewam. Albo że nasza, nie wiem, nie mamy 100 członków, tylko naprawdę kilkunastu. Robimy rzeczy, które planujemy do przodu, które są dla nas ważne, ale robimy też bardzo dużo spontanicznych takich interwencji tak na tą sprawę. To, co się działo wtedy z Kalisą i z fabryką, to była taka interwencja, to była po prostu szybka, spontaniczna, ale bardzo emocjonalna reakcja. Nie, no ludzie, no musimy po prostu wyjść na tą ulicę, chociażby po prostu wrzasnąć, że nie, no że nie, po prostu nie pozbywajmy się tego budynku, to jest ważne. I się okazało, że to zarezonowało w taki sposób, że po prostu były tłumy w Kaliszu, a 130 osób w Kaliszu to jest bardzo, bardzo dużo. Na spotkania poświęcone, a potem się okazuje, że zaczęliśmy, mamy też taką nogę, gdzie prowadzimy działania zasadnicze, gdzie sami uczyliśmy się tym, jakie mamy prawa jako mieszkańcy, co o tym, że istnieje ustawa o dostępie do informacji publicznej, że możemy z niej korzystać. Przy tym tak by tą całą naukę pobieraliśmy na forum, to znaczy zapraszaliśmy ludzi, którzy na ten temat wiedzą jak najwięcej, zapraszaliśmy do kawiarni i to były spotkania otwarte. Więc na te spotkania przychodziło coraz więcej osób, aż tu się nagle okazało, że na jedno spotkanie poświęcone standardom jawności w samorządach przychodzi 80 osób, a kawiarnia mieści tak z 50 maksymalnie, więc ludzie po prostu stali, był początek roku po wyborach, to był styczeń 2015 roku, bo Katarzyna Warkotowicz-Bożdża przyjechała na to spotkanie i na spotkaniu było 80 osób, to jest ogromną w ogóle frekwencyjnie słyszało w Kaliszu. Była wiceprezydent, był przedstawiciel prezydenta, było z kilku radnych, było mnóstwo urzędników i nagle się okazuje, że jest po prostu jakaś masa ludzi, która chce na ten temat się dowiedzieć, chce na ten temat dyskutować. I tak na dobrą sprawę, myśmy organizowali tych spotkań kilka i po tym doświadczeniu doszliśmy do wniosku i też to nam mówili uczestnicy, że oni przychodzą nie tylko dlatego, że podobają im się te tematy, albo chcą się tam dowiedzieć, albo uważają, że jesteśmy tacy świetni, ale tak naprawdę myśmy stworzyli sami jedyną przestrzeń, w której mieszkaniec się mógł spotkać z radnym, z urzędnikiem, z prezydentem albo z kimś tam. Bo wcześniej nie było w ogóle takiej praktyki. I bo wiedzieliśmy, że przyjdzie albo prezydent, albo wiceprezydent, albo radny, albo urzędnik. Mieszkańcy też o tym wiedzieli i przychodzili czasem grzecznościowo o tam jakiejś tam informacji publicznej posłuchać, ale jak tylko podnieśli rękę, to powiedzieli, a moja sprawa na moim osiedlu to jest taka, siaka i owaka, ja się od 2 lat nie mogę niczego doprosić. Myśmy absolutnie nie przerywali tych dyskusji, myśmy nie ucinali tych rzeczy, bo tak naprawdę to była jedyna przestrzeń, żeby oni mogli się dostać bezpośrednio ze swoim komunikatem, co im leży po prostu na duszy, na osiedlu albo w jakimś innym miejscu w Kaliszu. No i co dla nas po prostu było bardzo ważne,
I to jakoś nas niosło, tak na dobrą sprawę, nie? Więc nie bardzo chyba możemy się porównywać z ruchami miejskimi, które też mają dosyć dobrą, już jakby wypracowaną pozycję w mediach, też są rozpoznawalne, czy w Poznaniu i tak dalej. Ja mieszkając trochę jedną nogą w Poznaniu, jedną w Kaliszu, obserwowałam to, co robili jeszcze wtedy my poznaniacy bez przed podziałem. No i świetnie, bardzo fajnie, ale w Kaliszu to stosowacie kompletnie inne środowisko. To jest zupełnie mniejsze środowisko i też myśmy po prostu wypełniając tą kawiarnię tymi kilkudziesięcioma osobami, tak naprawdę wyczerpywali grono osób na początku, które chciały rozmawiać o tym. Jeden rok, drugi, trzeci, czwarty i to grono się po prostu sukcesywnie powiększało. I cieszę się bardzo, że pewne rzeczy, które zaczęliśmy, już są w pewnym momencie stały się dość oczywiste na poziomie takiego dyskursu powszechnego, że miasto zaczęło samo organizować spotkania, że w jakiś sposób zajęło się problemem albo w ogóle zagadnieniem konsultacji społecznych, jaki to już jakby inna trochę historia, ale przynajmniej wie, że to są rzeczy, które trzeba robić. Więc nie wiem, czy to spełnia definicję ruchu miejskiego, czy nie, bo tak na dobrą sprawę my działamy. Po prostu trzeba coś robić, to robimy. Rzeczy nam się wydają ważne, to je po prostu organizujemy. I inaczej tak na dobrą sprawę chyba nie ma sensu, nie widzimy potrzeby, żeby się tu jakoś planować. Ja bym może jeszcze tylko dodał, tak słuchając i wiedząc, co robi Kim w Kaliszu, że wydaje mi się, że rola ruchów miejskich w tych miastach archipelagu jest też o wiele bardziej, bo nie można powiedzieć, że w dużych miastach nie jest, wyręczaniem dziennikarzy. Znaczy, media w tych miastach są w większości bardzo złe i nie mają mocy, siły i zaplecza do tego, żeby patrzeć rady na ręce. I oczywiście no, w Warszawie jedną z lepszych dziennikarskich operacji o reprywatyzacji zrobiło Miasto Jest Nasze, natomiast w tych mniejszych miastach myślę, że ta rola jest o wiele ważniejsza. To znaczy, że oni czasami są jedynym środowiskiem, które jest w stanie merytorycznie wykazać władzy, że nie ma racji. A to też jest trudne dlatego, że takie mam wrażenie, co wynika bezpośrednio ze słabości mediów w tych miastach, że władza... Ja myślę, że władze tych miast archipelagu są równie niekompetentne jak władze dużych miast, jeśli chodzi o nowoczesne zarządzanie miastem. Natomiast mają większą dezynwolturę w wypowiadaniu rzeczy, które są po prostu kuriozalnie głupie. Bo nie ma tych dziennikarzy, którzy po prostu są w stanie ich wypunktować. I to mogą robić ruchy miejskie. Bo w tych dużych miastach jednak już jest tak, że nawet jak jakiś prezydent uważa, że trzeba budować wszędzie parkingi i szeropasmowe drogi, to już gdzieś przeczytał w Gazecie Wyborczej albo gdzieś tam, że to jest jednak z lat 60. i no może będę to robił, ale nie będę o tym mówił, no nie? A tam jakby nie ma problemu, żeby powiedzieć, że całe miasto dla samochodów będzie super, nie? I jakby nikt tego nie wypunktuje, bo nie ma takich dziennikarzy, którzy mogli to zrobić, albo są nieliczni i nie mają takiej mocy. Dobrze, to zachęcam Państwa, Krzysztof. Pierwsze zgłoszenie, ktoś jeszcze z Dominika, potem tam ktoś się zgłaszał. Chciałem zadać dwa pytania, krótkie. Może do pana Kupatnisza, ale zacznę od pani Kedyny. Bo pani powiedziała, że jest pani związana z quasi ruchami miejskimi, ale z jakąś inicjatywą, którą tworzyliście w Kaliszu. Ale z tego, co pani mówiła wcześniej, jest pani po studiach w Poznaniu. Chciałem się zapytać, co panią skłoniło do wyjazdu z mojej miejscowości na studia, ale nie o to pytam, tylko do powrotu. Stwierdziła pani, że chce pani być dalej Kaliszanką i budować tam właśnie inicjatywy, bo moim zdaniem najtrudniejsze jest podjąć decyzję o powrocie, bo ten wyjazd jest o wiele łatwiejszy. A mówię to w nawiązaniu do pytania do pana Filipa. Ja miałem takie szczęście, że też przejechałem 31 miast i też 18 wojewódzkich również, więc byłem w tych 409 i wszystko, co pan powiedział a propos fabryki, wyludniania, zgadzam się, zresztą Michał mnie kilka dni temu zachęcił do tego, żeby sięgnął po miasto archipelag i sięgając tam, nie zgadzam się z jedną rzeczą, chciałem uzupełnić, bo moim zdaniem jednak problemem, może nie tylko wśród klasy politycznej, bo to jest na pewno, jest jednak to, że ludzie trochę żałują, że już nie są województwami. Pan tak stanowczo powiedział dzisiaj, nie czuję tego, jeszcze w dużych miastach może tak. A ja jestem właśnie po spotkaniu, dużych spotkaniach, takich 80-100 zborów.
dawnym brzegu i stałej wojny na południu, wschodzie południowej Polski. I jestem po spotkaniach takich samych w zachodniopomorskim, bo i w Koszalinie miałem okazję takie spotkania, i bez względu widziałem. To słyszałem właśnie taki żal, frustrację wynikającą z jednej rzeczy. I właśnie to było to też do pytania pani Kalisz. Ja bym wrócił, ale to nawet nie jest miasto wojewódzkie. Ja bym wrócił, ale oni nawet tą wojewódzkość zabrali. Nawet powiem panu, że byłem na spotkaniu w jednej ze szkół już. To są państwowe szkoły zawodowe, nagrodę dostali. Tak, to ochłap. I byłem na spotkaniu studenci w tej szkole, której się uczą, bo powinny być jakieś lokalne patrioty, by się włączać. Gdzieś na samym końcu mówili, my stąd jedziemy po szkole, bo nawet ta szkoła z tym dyplomą się nie liczy. I pan też, nie czuł pan tego, że to jednak oni mają taką lekką frustrację, a może inaczej. Tak. Wstydzą się, nie mają patriotyzmu lokalnego. Wstydzą się mówić o tym, bo gdyby to województwo było, to by przyszli i powiedzieli, no dobra, to już chociaż jestem z województwa, to wrócę tak jak pani Kasia do Kalisza. No nie pytam, bo odnosiłem trochę inne wrażenie, ale może byłem. To już panu mówię, to powiem szybko przed terminą. Otóż ja miałem takie odczucie, w Koszalinie jak najbardziej miałem, ale oni byli w województwie przed 75, potem byli, potem nie byli. Okej. Ale moje wrażenie jest takie, że jeżeli rozmawiamy w miastach typu Sieradz, Tarnobrzeg, Chełm, nie wiem, Łomża powiedzmy, to nie jest nostalgia za województwem jako takim, tylko to jest nostalgia za czasem województwa, kiedy było lepiej. Natomiast w przypadku Częstochowy, Radomia i tak dalej, to jest nostalgia i za tym czasem, i za rangą województwa, bo od razu pojawia się argument, my mamy 230 tysięcy w Częstochowie i nie jesteśmy województwem, a Olsztyn ma ile? Tam 180? Tak, tak i jest, nie? Albo Opole. I że to w tą stronę, tak jest moje wrażenie, no nie? Że nostalgia za tym czasem województwa jest wszędzie, natomiast nie wszędzie jest uzasadniona rangą województwa, że w tych mniejszych miastach nie jest uzasadniona rangą województwa. To taka jest moja odpowiedź. A ja wróciłam do... To się jakoś samo zdarzyło, ale głównym powodem było to, że po otwarciu Pańskiej Inicjatywy Miejskiej ja poznałam grono ludzi, którzy są absolutnie zakręceni na temat właśnie na punkcie Kalisza są sfrustrowani bardzo wieloma rzeczami, które się tam dzieją, ale nie odpuszczają. Są ludzie dużo starsi ode mnie, którzy dużo, znaczy no nie dużo, ale dużo dłużej po prostu działają, dużo dłużej drążą, dużo dłużej tą frustrację hodują, ale jednocześnie uwielbiają ten Kalisz. Naprawdę. Ja się tym autentycznie zachwyciłam i zresztą przestałam swoje studia, nie do końca zerwałam kontakt z Kaliszem, cały czas miałam tam jakieś relacje towarzyskie i stwierdziłam, że no dobra, no to jednak w Kaliszu, dlaczego nie? Też wiecie, no przeprowadzając się gdziekolwiek się nie podpisuje cyrografu. Zawsze się można wyprowadzić z powrotem. I ja nawet oczekiwałam, że po 2-3 miesiącach nastąpi po prostu kryzys, gdzie ja po prostu poczuję, że jestem duszno, że znam już wszystkich, że to jest moje miasto, ja z powrotem chcę do Poznania, do tego wszystkiego, co w Poznaniu jest takie świetne i do czego jestem przyzwyczajona, bo mieszkałam tam 10 lat. I się okazało, że ten kryzys do tej pory nie nadszedł. Ale to też nie jest tak, że ja namawiam wszystkich, chodźcie do Kalisza, Kalisz jest super. No. Natomiast trochę też, ja wszystkich, którzy nawet czasami dostawałem w twarz odpowiedź, na czemu nie wracać, no nie? W sensie, na czemu wróciłeś, na czemu nie? Bardzo częstym argumentem były koszty życia. Na przykład to był argument, który się bardzo często pojawiał, mieszkanie w mniejszym mieście jest o wiele tańsze, no nie? I to się pojawiało bardzo, a jak już ktoś dostał mieszkanie po babci w spadku, to w ogóle wizja życia, no może w mniejszym mieście, ale bez kredytu, no jedziemy. Tak. Ale tak w ogóle w tych mniejszych miastach to ja zauważyłem, że naprawdę nie ma mechanizmów najmu. W sensie na przykład w Jeleniej Górze rynek najmu praktycznie nie funkcjonuje, bo wszyscy kupują, tak, bo się zwyczajnie nie opłaca. Ja na przykład próbowałem wynająć w Jeleniej Górze mieszkanie, jak pracowałem nad Miedzianką i płaciłem za to tyle samo, co wynajmowałem w Poznaniu. Nie? W Ostrołęce mieliśmy artykuł na mieście Archipelagu, można go sobie znaleźć, o rynku wynajmu mieszkań. To ogłoszenia w tamtym czasie, nie wiem, może teraz się zmieniło, ale w tamtym czasie, kiedy powstał ten artykuł, pisany przez lokalną dziennikarkę, ogłoszenia o najmie mieszkań w Ostrołęce były pozbawione zdjęć. Ponieważ rynek jest tak ciasny, że
idziesz, oglądasz, bierzesz albo nie, do widzenia gościu, tak? No, to jest tylu chętnych, a tak niewielka ilość mieszkań, że można sobie pozwolić na umieszczanie ogłoszenia bez zdjęcia, podczas gdy no, w Warszawie chyba nikt nie przegląda ogłoszeń mieszkań, nie obejrzywszy zdjęcia. Do tego dochodzi jeszcze ta kwestia dziedziczenia, bo ten rynek akurat na przykładzie tej Doliny Góry, do której paradoks polega na tym, że coś mówiłeś tutaj o odległości, to jak mieszkałem w Wrocławiu, to mnie do Doliny daleko, bo 100 km, a jak mieszkam w Warszawie, to teraz przy okazji, jak jestem we Wrocławiu, zajrzam do Doliny Góry blisko. Więc tam rynek w ogóle nieruchomości wygląda tak, że do tej pory praktycznie wszystkie biura mają po prostu wystawki, oni nie inwestują w stronę internetową, to się zwyczajnie opłaca. Bo jest na tyle mały ruch w tym interesie, że tak powiem, że ludzie do tego stopnia dziedziczą po swoich rodzicach, dziadkach i tak dalej, że te ceny są bardzo atrakcyjne i obrót jest minimalny. Okay. Więc to, jeśli chodzi o powrót, to był bardzo ważny argument. Ale jeszcze chodzi o świństwa wzrosły, ostatnio przypadkiem się dowiedziałam, że ceny wynajmu w Kaliszu wzrosły. Dlatego, że mamy chyba w regionie wokół Kalisza około 12 tysięcy Ukraińców, którzy pracują, więc w Kaliszu gdzieś tam pewnie kilka tysięcy też pracuje. I dla nich oni wynajmują po prostu jakieś tam przestrzenie do pracy. Więc ceny wzrosły. Tu się pojawiło więcej chętnych, którzy zapłacą. Mimo tego, że oni pracują prawdopodobnie za pieniądze dużo mniejsze niż my, ale płacą dużo więcej za wynajem mieszkania niż na przykład 2-3 lata temu. Dajmy szansę następnym osobom. Ja przypominam sobie ten fragment książki o sklepie z garniturami, który upadł, tak, dokładnie, po tym jak prawda, miasto utraciło status województwa. I się tak zastanawiam, mówimy, że mamy tę decentralizację, prawda? Mamy ten trzystopniowy podział administracyjny. To mówi, że mamy decentralizację. No, jest po... W systemie. Tak, twierdzą, ale tak naprawdę jak się spojrzy faktycznie na wszystkie urzędy najważniejsze, na wszystkie ministerstwa, wszystkie instytucje, to tak naprawdę te kwatery główne się znajdują w Warszawie. Wiem, że ostatnio w Radomiu chcieli coś otworzyć, to znaczy przenieść z Warszawy. Trybunał Konstytucyjny. Tak. Nie, w Radomiu miała ostatnio być otwarta siedziba czegoś, co należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, związane z marynarką i jakiś był taki chichot, będą statki w Radomiu budować, nie? Natomiast to nie było pozbawione sensu akurat, ale już nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, więc tak. Dokładnie, o to się chciałam zapytać, jaka jest Państwa opinia na temat przenoszenia tych siedzib, dużych instytucji i ministerstw i tego typu miejsc do tych mniejszych miejscowości, które utraciły status wojewódzki, żeby jednak trochę podnieść im ten prestiż. Mi się wydaje, że też ludzie byli może nieco mniej rozgoryczeni, gdyby faktycznie... Znaczy, ja to nie wiem, czy przeniesienie Głównego Urzędu Statystycznego na przykład do, nie wiem, Jeleniej Góry podniesie prestiż mieszkańców Jeleniej Góry, czy poczucie prestiżu, ale wpływ będzie miał, oczywiście, no ale to są jakby dwie rzeczy. Natomiast jest taki wspaniały profil Decentralizacja na Facebooku, na który co jakiś czas publikuje mapki różnych krajów, gdzie są różne centralne instytucje. No i tam są mapki na przykład Niemiec, można się zapłakać, jak się doczyta, ale też Czech, Szwecji, Szwajcarii i tak dalej. I no jakby można tam się dowiedzieć, że ministerstwo nie musi być w stolicy, co wydaje nam się dzisiaj z naszej polskiej perspektywy dosyć ryzykownym takim stwierdzeniem. No i tak, jedynym momentem w ostatnich latach, kiedy pojawiła się postulat przeniesienia instytucji centralnej do mniejszego miasta, to była walka o Trybunał Konstytucyjny, kiedy władze, rząd powiedział, że, czy tam politycy PiS-u powiedzieli, że jak będzie Trybunał fikał, to się znajdzie w Suwałkach, Przemyślu albo Radomiu. I chyba najbardziej racjonalne, co zadziwiające było, że chyba Macierewicz powiedział, że Piotrkowy Trybunalski, które miało duże uzasadnienie. Natomiast wszystko to było wypowiadane w kategoriach kary. Tak? Będziecie fikać, wyniesiemy was na wieś. Tak to brzmiało. Mówiąc prosto. I tak to miało brzmieć przynajmniej. I to było po dwakroć niszczenie tej idei decentralizacji. Bo to było nie dość, że jakby brało to udział w tej dyskusji fundamentalnej dla dyskusji o Trybunale, to jeszcze ośmieszało ideę decentralizacji. Znaczy po tym powiedzenie, że przeprowadzimy właśnie Główny Urząd Statystyczny do Piły, no ale to my zrobiliśmy, że nas przeprowadzacie do Piły, no nie? Polska ma bodaj urzędzić siedzibę czy Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, tak? I ona się będzie znajdować w Warszawie, czyli przy brzegu i przy granicy, no nie? Jakby nie ma takiego, nawet był kiedyś pomysł, już pani hotelniejsze miasta, czyli był pomysł budowania tego centralnego instytutu filmowego, który miał powstać w Łodzi,
no bo Łódź jest miastem filmowym, ale szybko się pojawił pomysł, że on jednak może by mógł zostać przeniesiony do Warszawy, bo jakby jest na tym profilu decentralizacja, żeby na poczytę, bo oni śledzą wszystkie przejawy tego, jak mogłoby być urządzone nowe instytucje, a nie są, bo są wszystkie w Warszawie. Ale do tego dochodzi jeszcze druga rzecz, dosyć ważna, bo tego się nie da zrobić w rok. Nie? Mamy dzisiaj wszystko w Warszawie, no ale możemy sobie dzisiaj powiedzieć, że no nie chcemy mieć wszystkiego w Warszawie. Chcemy mieć zdecentralizowane na przykład administrację centralną i ona będzie w różnych miastach. Tylko że to trzeba planować w perspektywie na przykład 10 lat. Powiedzieć, że za 10 lat Ministerstwo Przemysłu będzie w Częstochowie. Nie? Jakby to da się przygotować. Tylko to jest mój wniosek z poprzedniej książki, czyli z 13 pięter. Bardzo niewiele rzeczy realnie się planuje w perspektywie 10 lat w Polsce, no bo to są 2,5 kadencji, no to kogo to obchodzi w ogóle, co będzie to 2,5 kadencji. W związku z czym to jest proces, który nie podlega moim zdaniem narracji politycznej, bo jest zbyt długotrwały. Tak jak gospodarka mieszkaniowa na przykład nie podlegała przez wiele lat, bo była zawsze nie do rozwiązania w perspektywie jednej kadencji. Czy planowanie czegoś na 2,5 kadencji, na przykład w skali szczególnie górze, jest zdecydowanie bardziej realne, bo utrzymanie tej władzy przez taki czas jest bardziej realne niż u tak, ale tak, to jest decentralizacja, to nie jest realne. Przez 12 lat był prezydentem, wcale się nie przykładał. Ale ja oczywiście, że nie. Ja tylko mówię, że to jest bardziej realne niż w przypadku centralnym, niż w prefabrykacji. Nie, właściwie nie. To jest na razie Karol. Ale za nic prekordowa. To redaktor. Redaktor. Jeśli chciałbym kwestię polityczną zapytać, bo tu Michał sam wspominał, że zainspirowany tą książką, szczególnie tym przerażającym nas rozdziałem. Często kobiety organizują spotkanie, na którym z jeszcze większym strachem słuchaliśmy, jak profesor Fedor opowiadał o tym, jak wszędzie tam, gdzie w Europie nastąpiła deindustrializacja, to nagle dawne wyborcze bastiony lewicy stają się bastionami już nie tylko że prawicy, ale wręcz w wielu punktach faszystów. Czy rzeczywiście ten proces zachodzi też na archipelagu? Czy jest też taki punkt wspólny, że w tych miastach rośnie siłę, nawet jeśli nie wyborcza, prawica, to nastroje, prawda? Jak ja wiem, że nie wiem, Zabrze akurat nie jest takim byłym miastem wojewódzkim, ale tam mam wrażenie, że widuje tylko jeszcze młodych ludzi w koszulkach z narodowymi siłami zbrojnymi. I czy w takich miastach lewica w ogóle ma jakiekolwiek perspektywy, bo Czesi tak, to jakie? Znaczy ja mam tak, nie badałem tak bardzo politycznie, nie wiem, wyborów politycznych, preferencji i tak dalej. Znaczy nie zagłębiałem się w te rzeczy, natomiast nie miałem wrażenia podróżując przez archipelag. To było coś, o co mnie pytali, to może wynikało z czasu, ale jak ukazywała się książka, wszyscy dziennikarze z Warszawy przychodzili z takim pytaniem, czyli to stamtąd przychodzi ten skręt w prawo. Ja w ogóle nie mam wrażenia, żeby ten skręt w prawo w Polsce przychodził stamtąd. Że on jest taki sam tam, jak i w dużych miastach. Takie mam wrażenie, ale może ktoś, kto zna dane i jakieś takie bardziej twarde analizy, mnie wyprostuje z tym. Ja nie miałem wrażenia, podróżując po tych miastach, żeby tego było tam więcej niż jest w dużych miastach. W ogóle. I tylko mogę tak dosyć ogólnie odpowiedzieć. Ja mogę tylko powiedzieć, że widzę różnicę nie tyle jeżeli chodzi o wzrost, o ilość, bo trudno powiedzieć ile takich osób o tego typu poglądach było wcześniej, ile jest teraz, ale na pewno widzę różnicę w tym, jak odważnie się czują w manifestowaniu tych poglądów i jakie poparcie otrzymują od władz miasta, bo otrzymują. To jest takie poparcie, 2 metry jest dystansu, ale ten dystans jest spokojnie 2 metry, już sobie możemy rączkę podać, nikt nas nie wygania. Takim najbardziej obrazowym przykładem było to, że ONR i Kaliscy Patrioci, jest takie stowarzyszenie, zorganizowali konkurs dla dzieci chyba podstawówki czy podstawówki gimnazjum, plastyczny konkurs, żeby dzieci rysowały prace, które będą wysyłane potem do przysobiaków, bo nie wiem, czy były święta, czy coś takiego. Zachęcali do udziału w tym konkursie we wszystkich szkołach, plakaty były zaniesione do szkół, nie wszystkie szkoły się zdecydowały na to, żeby te plakaty powiesić w gablotkach, ale niektóre tak. I dotarła do nas informacja, właśnie zdjęcie z takiej gablotki szkolnej, że zobaczcie w ogóle co się dzieje. Masz logotypy ONR-u, logotypy Kaliskich Patriotów, patronat
posła Mosińskiego, patronat radnego Kaliskiej Rady Miejskiej i patronat miasta Kalisza, bo miasto Kalisz wsparło ten konkurs jakąś tam kwotą symboliczną z Wydziału Kultury. Na plakacie była mapa Polski, ale z kresami i hasło, tam kartka do kresowiaka. Wracamy. Więc myśmy, przy nas po prostu zatkało, napisaliśmy oświadczenie i wysłaliśmy to po prostu do prezydenta. Czy prezydent w ogóle ma świadomość, że logo miasta jest na tym samym miejscu, co logo ONR-u w konkursie dla dzieci plastycznych? Że w ogóle o co chodzi? Jak tak można? Po czym dostaliśmy odpowiedź, że przecież to jest legalna organizacja pozarządowa, co ci chodzi. Czy ja mam takie wrażenie, że mogę coś wtrącić a propos tych organizacji? To one po prostu w jakimś sensie zastępują państwo, tak? W takich mniejszych miastach, bo często te władze lokalne nie mają tyle w sobie energii, żeby zorganizować coś dla obywateli, a jednak entuzjazm często tych radykalnych organizacji po prostu sprawia, że one potrafią wyjść. No, po to czasem kosztowi mieszkam tam na przykład ten popularny ruch tam żołnierzy wyklętych. Został zagospodarowany przez ONR, bo jakby nikt inny w tym miejscu nie zorganizował obchodu tego pierwszego marca, tak? I ONR dumnie maszerował przez miasto, organizował koncerty z faszystowskim rapem. Czasem mam wrażenie właśnie, że no dobra, to absencja tych instytucji publicznych. Jest jeszcze taka różnica, że jeżeli na te typu wydarzenia bardzo chętnie chodzą przedstawiciele Rady Miejskiej, prezydenci albo wiceprezydenci, no to no, mogliby nie chodzić, a jednak chcą i przychodzą, więc moim zdaniem jakoś to legitymizują. I jeżeli po Kaliszu idzie marsz z takim wielkim transparentem śmierć wrogom ojczyzny, idzie tam kilkadziesiąt osób, to jest zupełnie co innego, jak w tym marszu idzie też władza miasta. I jeżeli władza nie cofa tego logotypu, nie mówi, oj, nie widzieliśmy, oj, pomyliliśmy się, tylko mówią, że okej, to są legalne, to są organizacje pozarządowe, w czym problem, a nas się hejtuje, że biedne dzieci, biedni kresowiaczy, jak możemy być tak okrutni, bezduszni, że to jest świetny konkurs. Natomiast wpłętując ten wątek, to wystarczy po prostu przy okazji, jeżeli jest jakiś dzień, w którym odbywają się obchody jakiegoś święta państwowego, to warto prześledzić takie gminne portale, zwłaszcza fotorelacje, to o czym mówi Kalina, to się dzieje właściwie w wielu miastach i tutaj redaktor Walczyk moim zdaniem słusznie powiedział, bo często jest też tak, że te organizacje zgłaszają się do szkół. I nauczyciele nawet nie mają świadomości, że to jest organizacja neofaszystowska, tylko po prostu młodzi aktywiści. Podejrzewam, że często oni są traktowani takim narodowe coś tam, narodowy pruszków. To jest karcerze, że to jest jak karcerze, tak. Że organizacja pozarządowa, że to jest dramat, że jedynymi organizacjami, które jakby budują taką tożsamość, czy może nie jedynymi, ale takimi widocznymi, z którymi władze miasta jakby kooperują, to są właśnie organizacje skrajnie prawicowe. Tam ktoś jeszcze zgłosił. Tutaj pan się zgłasza. Dobrze, pani i potem pan. Dobrze, proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Ja jestem członkiem Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, mimo że mieszkam w Warszawie, a to przez sentyment do tych stron rodziny. Teraz tak. Mam pytanie do pana. Ja odnoszę takie wrażenie, że Włoczowek to jest nieco inna bajka, jeśli chodzi o mentalność tych stron. W porównaniu z innymi regionami Polski. Znaczy ja nie rozumiem. W sensie w stosunku do tych żołnierzy wyklętych na przykład, jeśli chodzi o stosunek do lewicy, tam jest troszeczkę bardziej takie racjonalne podejście do tych spraw politycznych, o czym może świadczyć na przykład pomnik stojący na Placu Wolności, gdzie jest napisane żołnierzom polskim walczącym na wszystkich frontach. Ja się tym tak zachwyciłam, że oczywiście umieściłam to na Facebooku. I tam, jeśli chodzi o to, że ktoś jest z lewicy, to nie budzi się z tego. Ale bo to nawet zawsze było pod tym miastem, ale po polskim miastem, dlatego że tam się przeprowadzali chłopi, którzy się przeprowadzali, sprzedawali gospodarstwo i kupowali sobie mieszkania. I poza tym tam jeszcze jest tradycja takiego biskupa, który jak ktoś go zaprosił ze względów inkwizycyjnych, to powiedział, że jemu się z tym bardzo wyłączonym podoba, w związku z czym nie ma powodu, żeby gdzieś tam jechać do Rzymu i zaprasza serdecznie papieża. To jest tak. Więc to jest taki trochę hardy łóżek i dlatego mnie się wydaje, że tam jest troszeczkę inaczej. Jeśli chodzi o Włoczowiec, no to tutaj mamy, tam są oczywiście szkoły wyższe, tego i owego, no lepsze, gorsze. I tak dalej. Tam jest problem w tej chwili rewitalizacji. Byłam na dwóch spotkaniach w sprawie tej rewitalizacji, ale no, na jednym
było kilka osób, no między innymi ja przyjechałam, natomiast na drugim to już właściwie nikt nie pojawił. I po prostu to tak opadło. I nie ma jakiejś takiej właśnie aktywności, a jest to temat, na którym należałoby się zająć, dlatego że miasto jest częściowo zrujnowane. Zrujnowane, tak. Znaczy we Włocławku doskonale widać to, co jakiś czas temu ustalił NIK, że bodaj oni tam jakieś ponad 90% programów rewitalizacyjnych nie uwzględnia rewitalizacji rozumianej jako proces społeczny, tylko infrastrukturalny. I we Włocławku jest taki genialny obrazek do tego. Znaczy jest nowa, zrewitalizowana, nowy zrewitalizowany deptak z równej kostki, ona powinna być błękitna, unijna. I on biegnie przez cały sam środek Śródmieścia, które wygląda jakby jest bombardowaną przed chwilą. Wygląda jak Śląska w Łodzi, proszę, że nie skręcimy. Tak, tylko że jakby nic, nawet sklepy już mają zamurowane witryny wzdłuż tej ulicy, bo tam, znaczy te domy wyglądają, jakby się miały zaraz zawalić. I to jest taki klasyczny przykład tej rewitalizacji rozumianej, położymy nową cegłę i będzie fantastycznie. No tak, i tak właśnie to jest miasto, które oddało na przykład... Można było plany filmowe. Może dlatego, że nie byli tych funduszy, które trzeba byłoby dołożyć do tych środków unijnych, ale... Nie, to wynika z tego, wynika samej że to jest prostsze. Położyć kostkę brukową naprawdę łatwo. Tak, oczywiście, a zrewitalizować budynki do siebie z decyzji, kto tam będzie mieszkał i tutaj jest problem tego, że nie, że trzeba iść z tych lokatorów, którzy są opory przed tymi lokatorami, którzy jeszcze są, ponieważ jest to tak zwany element częściowo, alkoholicy i tak dalej, i tak dalej. I oprócz tego ludzie, którzy by ewentualnie nam zamieszkali na zasadzie takiego mieszania środowisk, żeby jedno na drugie leżeć, to lepsze, a drugie, jak to w cudzysłowie gorsze spróbowało. Tak. Pytania. Także tutaj tak właśnie, jeśli tylko jedno zdanie. Jeśli chodzi o patriotyzm, to jest to, że Wrocławka na przykład jest patriotyzm kujawski, a nie lokalny. I co spowodowało, że 1000 osób pojawiło się na Placu Wolności, to był czarny protest. To było opowiem. Nie wiem, na ile czarny protest ma związek z kujawskim patriotyzmem. Nie, ale z liberalizmem. Okej. Okay. I był ktoś z władz miejskich. Po prostu mają takie właśnie nastawienie. Okay. Jest to po prostu mentalność dosyć liberalna, nie w sensie ekonomicznego liberalizmu, tylko umysłowego. Proszę pan się zgłasza, czy ktoś jeszcze z Państwa? Ja powiem, że jest bardzo ciekawy, w czasach żyjemy, ale widzimy ten Smoleńsk, gdzie jeden dół powinni wszyscy iść, szanować się nawzajem, to się robią jakieś burżuazyjne rozmawianie społeczne na asowe. Ezechiela 38, to no, z punktu właśnie 31, 18 metrów mówi. Ludzie Edenu i poganie jeden dół. Czyli powinni się szanować. I z dołu wyjść, z dołu nie ciągnąć, więc są dwa rzeczy. Ale o co mi chodzi? Byłem w tą niedzielę, znaczy w sobotę, pojechaliśmy, bo tam Gindy zamknął pracę, że tam w Szczonowie będzie praca, firma niemiecka produkująca te panele słoneczne. No i tam trzy firmy są, bo to nawet pojedziemy w sobotę. Pojechaliśmy, że pojechałem tam z jednym Rosjaninem, no to tak, pojechaliśmy, bo tam pisałem, że praca i mieszkanie. I pokój. No i autobus poszedł. 7:45 zachodniego, że na kolegę czekam. No to pojechaliśmy pociągiem. To już o 12:00 następny. A kiedyś, jeszcze do maja tego roku, było więcej. A przedtem autobusu było co godzina i więcej. Czyli jak ta się Polska będzie rozwijać. Pojechaliśmy pociągiem szybko, 20 minut. Parę osób jechało po zachodniego, bo wiadomo, że będą zamiast pół roku, to rok czasu będą remontować te tory od Wojska do Uro. Pojechaliśmy, no to tam będziemy mieli do Szonowa autobus. A nie ma ani napisania, na telefon dzwonię, tam takie znalazłem takie informacje, tylko w weekendy nie ma. Od poniedziałku do piątku ma być wody geotermalne, są rozbudowane, ma być Disneyland, nie? Tam, ten film miał być. Łódź miasta, ma być na sali. No i wziąłem kolegę, zadzwoniłem, tak, przyjdź, pojedziemy do tego Szonowa. Piekarska 30, wtedy tam od 8 do 12 będą na nas czekać. Oni dalawali się przyjdą. No i co ciekawe, że pojechaliśmy.
No to nie wiem, jak idą Polacy. Wchodzimy na świątego. No i my tam dalej grupę, no to to świątek. Tak, ładnie, oczywiście, ale to taki szereg stanisz, jak to się zakończy kanopiony. To wchodzimy tam, ja wchodzę dalej, od zawsze poszedłimy. Jedno, gdzie trzecie spadło, kajuty jakby burzyły, wjeźli nas tam kartameryki. No to cóż, wejdziemy do tego, tutaj. Na przedpokoju wiszą te pokoje i bańki, to wszystko. Wchodzimy, przedpokój, pokoju, ja. Pięć łóż, jedno przy drugim. Tam na następny, jak śmiecie leży. Śmiecie samolotnie, no tamtego. No i pytamy się, jak tam, jak to, co to za firma, jakie zarobki, co tego, nie wiedzą, a jaka to ulica, dalej żeby pojechać. Nikomu, niczego nie pamiętajcie. No ja, czyli widać wyniku, co to dzisiejsza trybuna pisze, że po prostu może i ta firma niemiecka, co to tam ma, chętnie bierze w Budzice, ale dała to firmie zewnętrznej. A firma zewnętrznej, głupie ludzi i leży. Po 12 zł, niby jeden pokój, jak już tam tak, to już nie wiem, że dostanie się na to, że inni obiecują, że będą mieli prawo pracy, zamachnę te wszystkie pozwolenia, ciąg na cały rok i tak dalej, a to wszystko jest jedna wielka liga. Czyli po prostu te miejscowości, najmniejsze lokale, gdzie będą budowane, budowane, a potem zwijają to wszystko, jak trybunę pisze i musi. Naprawdę jest ciężka sytuacja, to jest. I ta książka, co pan pisze, to przez to nie wierzmy prawicy. To, co PiS wygrało, to ja to nie wierzę, że wygrana dzięki Kościołowi, dzięki właśnie islamowi, to jest żadna wygrana. To jest po prostu nawet jedna trzecia tego dnia. Kto ma jeszcze pytanie? Ja jest lipa. Mamy ostatnie dwa pytania. Ostatnie działalstwo jakie? Potem pan. Tak, taką może komentarz, może przechodzi się w dygresji i pytanie. Mam nadzieję, że przechodzi się w dygresji, nie zgubię się. Bo tak rozmawiamy o małych, średnich, no, może bardziej średnich miastach i tak głównie narzekamy, że jest źle, że nie może być dobrze. Ale to, nie powiedział, że nie może być dobrze. Właśnie, ale w czasie tej dyskusji w zasadzie mówimy tylko, że w tych miastach no, nie jest najlepiej, bo słabe media, bo może nie najlepsi rządzący. Tak zastanawiam się, nawet w tej książce jednak są miasta, w których się udało i może to byłoby moje pytanie. Dlaczego mimo wszystko w niektórych są, znaczy w niektórych się udało i jest takie pozytywne nastawienie. Ja wiem, że chodzi o tradycję. Może jednak chodzi o tą wojewódzkość, tęsknota po wojewódzkości, to moja dygresja. Może jednak wynika też z pewnego zakorzenienia. Są miasta, które kiedyś już były ośrodkami miejskimi, po prostu w których ci ludzie czują się dobrze, a są takie sieradze, które po prostu zostały wypromowane. Więc pytanie, to pytanie, które przed chwilą zadałem. Jak to się stało, że się udało? Na przykład. I dlaczego jednak są mieszkańcy, mogą być bardziej pozytywnie nastawieni? I na koniec taka dygresja. W Jeleniej Górze też są instytucje centralne, chociażby Główny Urząd Statystyczny ma swój oddział, gdzie zbiera dane krajowe, między innymi transport. I Państwowa Agencja Atomistyki ma w Jeleniej Górze swoje oddział. Siedzi tam trzech smutnych starszych panów. Czyli są jakieś pozytywne rzeczy. A jednak jest też oddział Narodowego Muzeum Etnograficznego na przykład. Dobrze, ale dajmy odpowiedzieć, bo pana pytanie trochę dotyczy tego, czemu w niektórych miastach się udało, a to nie tak. To znaczy, ta książka ma taką strukturę, która historia z Piotrkowa opowiada też historię z Jeleniej Góry, tylko że się dzieje w Piotrkowie. To znaczy, te historie są wspólne dla tych wszystkich miast. Jeżeli ja piszę o historiach młodych przedsiębiorców z Płocka, którzy, albo z Suwał, którym się dzieje fajnie i robią fajne rzeczy i nie narzekają, to tacy ludzie są też w Kaliszu, Piotrkowie i Sieradzu, tylko no siłą rzeczy nie da się ich opisać we wszystkich miastach, bo by się zrobiła ta książka cholernie gruba. I teraz pytanie o pozytywy może dotyczyć tego, jak to się dzieje, że ci ludzie są zadowoleni? No to ja już wcześniej mówiłem, między innymi dzieje się tak dlatego, że działają w obszarach, które są niezależne, czy nie tylko zależne od lokalnych rynków pracy i lokalnych rynków w ogóle. Znaczy mogą robić to wszędzie, bo są niezależni od tego. Druga rzecz to jest taka, że jest cała pula, i ja o tym piszę dosyć dużo w tej książce, też często o tym mówiłem, pula czynników budujących jakość życia w tych miastach, która jest niezależna od tych twardych danych. No bo jak spojrzeć na te twarde dane, to
bezrobocie z reguły nie zawsze wyższe, wyludnienie jest szybsze, płace są niższe, dostęp do tych wyższych wykwalifikowanych pracowników jest też niższy. Natomiast żyje się wygodniej, bo jest bliżej i to jest niezaprzeczalna wartość życia w tych miastach. Żyje się wolniej. Bliżej, łatwiej pielęgnować relacje, siatkę swoją relacji społecznych i żyje się też taniej. Tak? I to wszystko, niezależnie czy się rozmawia z kimś, kto jest bezrobotny w Piotrkowie, czy ktoś, kimś, kto prowadzi firmę w Piotrkowie, buduje jego życie, jakość życia. Ale dominuje dyskurs negatywny, tak? Na naszym spotkaniu. Ja, to ja powiem panu, bo w tej książce też dominuje dyskurs negatywny, ale policzyłem rozdziały, bo myśmy się bardzo długo zastanawiali, jaki będzie wydźwięk tej książki. I bodaj 68% jest negatywnych, a 32% pozytywnych. Co jak wziąć moją poprzednią książkę, czy znaczącym progresem. Natomiast dlaczego tak? Dlatego, że ja traktuję działanie reporterskie, jakie działanie wyjaśniające problem. I siłą rzeczy wynika to najpierw z namierzenia problemu, a później jego wyjaśnienia. Przez to tematy pozytywne są mniej do wyjaśnienia, po prostu. No i taka jest już cecha reportażu i cecha jakby mojego używania reportażu, dlatego być może ta dyskusja też ma taką barwę. A my robimy to, co robimy, nie dlatego, że jesteśmy na końcu świata i gorzej być nie może i jakoś, nie wiem, trzeba, tylko po prostu wynika to z naszej autentycznej fascynacji tym miastem, z tego, że dobrze nam się tutaj żyje. To nie jest świetnie, że nie ma nic w ogóle, żadnych złych rzeczy w Kaliszu. Albo nic mi nie jest tak, że wszystko jest ekstra, chociażby po powrocie z Poznania kupiłam sobie rower od razu, bo nie przyszło mi do głowy, że nie będzie mi potrzebny. Byłam przyzwyczajona do jazdy rowerem po Poznaniu, mieszkam na Łazarzu, więc Łazarz centrum czy jakieś inne dzielnice, po prostu rower musi być. Pojechałam na tak zwaną giełdę do Kalisza kupić rower, a że mieszkam w Śródmieściu, okazało się, że ten rower nie jest mi potrzebny, bo ja wszędzie w ciągu 10-15 minut na piechotę jestem w stanie dojść, co mnie po prostu uradowało i do tej pory raduje i rower używam okazjonalnie tego roweru. 20 minut na rowerze, 20 minut w samochodzie, jestem po prostu wśród pól, jestem wśród lasów, jestem w naturze. 100 tysięcy mieszkańców Kalisza to nie jest 5 tysięcy, więc to jest środowisko, które jest zróżnicowane, które się zmienia, które jest dynamiczne, w którym można znaleźć naprawdę mnóstwo ciekawych osób. Kalisz jako miasto jest przeciekawe, jest przepiękne, ma mnóstwo jeszcze nieodkrytych rzeczy, o których też się staramy mówić. Tożsamość, o której się staramy przypominać, chociażby jakby to, że 1/3 mieszkańców Kalisza przed II wojną światową to byli Żydzi, a teraz tak na dobrą sprawę niewiele się jakby tego zostaje w takiej oficjalnej narracji. Kalisz od niedawna ma nowe swoje hasło, także już jest nieaktualne to, które jest w książce. Więc Kalisz, dopisz swoją historię. Nie jesteśmy miastem ze wszystkich w Polsce najstarszym, co i tak nie jest prawdą, ale tak naprawdę, no wiecie, to jest... Młode duchem najstarsze miasto w Polsce było. No już nie, na szczęście już nie. Jest nowy pomysł, jest nowy logotyp, jest cała wokół tego burzliwa dyskusja i słuchajcie, wokół logotypu miasta i hasła miasta potrafi się po prostu niesamowite wygenerować emocje, niesamowite dyskusje i nie 10 osób, nas plus prezydent i tam, nie wiem, człowiek od promocji, tylko naprawdę Facebook po prostu kuczy i się żarzy. Ludzie są pełni naprawdę zaangażowania w sprawach miasta i wyrażają to również pozytywnie. Więc zapytasz, gdzie zaczęły konsultacje społeczne i robiono takie porządne raporty. Pytano ludzi o to, co im się podoba na rynku, co im się podoba w Śródmieściu, no to mówili o parku, spływali się na temat parku, spływali się na temat starówki. Byli po prostu przepełnieni miłością do swojego miasta i jest ich bardzo, bardzo dużo. A że nas przy okazji troszeczkę rzeczy wkurzają, uważamy, że idą w złym kierunku, no to po prostu coś z tym robimy, więc to naprawdę jakby rdzeń jest pozytywny. Ja tu dorzucę jeszcze jedną rzecz, bo tak jak mówiłem, żeby nie było, że tylko negatywnie, poza tą jedną osobą z Radomia, wszyscy mi mówili, że są zakochani w swoich miastach i mówili o nich dobrze. Do tego stopnia, i to jest taka słodko-gorzka opowieść, że miałem jedną dziewczynę, która mnie oprowadzała już mniejsza z tym, po którym mieście. I pytam ją, jak tu jest z teatrem? A ona mówi, nie, z teatrem też jest super, bo Ośrodek Kultury raz w roku organizuje wycieczkę autokarową do teatru w Warszawie. Tak, miłość do tych miast czasami przejawia się też w taki sposób. I ja naprawdę spotkałem mnóstwo ludzi absolutnie
entuzjastycznie nastawionych do tych miast, ale jakby świadomych pewnych mankamentów życiowych. Ostatnie pytanie. Mam pytanie do pana Spengera. Wcześniej wspomniałeś, że większość tych miast łączy taka tęsknota za tą fabryką, takim mitem, że chyba fabryka to było lepiej. Ale gdy już ta fabryka przechodziła, na przykład mówiłeś w Babrzychu, tak, czy w Słupsku okazywało się, że ten mit był trochę fałszywy kłamstwem w tym znaczeniu, że gdy już przechodziła ta, nie wiem, montownia Indesitu, magazyn DHL-u czy Amazon, to ci robotnicy jednak nie czuli tego, tak, że jest lepiej. Czy nie uważasz, że tam troszkę zostali oni oszukani, czy tam zachodziła taka alienacja ich pracy, po pierwsze pytanie do ciebie, a drugie tak, że tam bardziej Peter, czy nie sądzisz, że samorządowcy tak trochę grają takim mitem fabryki, tak, w takim 21-wiecznym wydaniu, że gdy przyjdzie pan bogaty inwestor z zachodu, zrobi fabrykę, wszystko będzie mega. Znaczy, całkowicie się zgadzam z tym, że samorządowcy grają mitem fabryki i to... Jak się mówi, bo stop, ja nie wiem, czy oni zostali ci ludzie oszukani, bo to zależy, ja nie wiem, co im powiedziano, nie? Ale nie wydaje mi się, żeby im powiedziano, że teraz ta fabryka będzie im organizowała też życie kulturalne, służby zdrowia i tak dalej. Nie wydaje mi się, żeby to bardziej było w tle, wynikało z pewnego doświadczenia fabryki lat 70. czy początku 80. Więc nie wiem, czy oni zostali oszukani, tego nie mogę powiedzieć. Na pewno wykorzystuje się sytuację, że są sami tanią siłą roboczą i to generuje taką pułapkę tego, ja to powiedziałem na tej debacie Gazety Wyborczej w Kutnie o pracowni miast, że wszyscy zarabiają to 1500 i na to stał jeden pan i mówi, że on tutaj się nie może fundamentalnie zgodzić, bo on jest właścicielem jednej z fabryk w strefie ekonomicznej w Kutnie i oni nie zarabiają 1500, tylko tam nie mógł mi tego powiedzieć oficjalnie, później na boku mi powiedział ile i zarabiają całkiem przyzwoicie i on jest pierwsze dziesiąte najlepszych pracodawców w Polsce, w jakiegoś tam rankingu. Ja mówię, dobra, spoko. W ogóle mogę odczekać, jak mi pan powie, ilu jeszcze przedsiębiorców ze specjalnych stref ekonomicznych jest pierwsze dziesiąte najlepszych pracodawców w Polsce, nie? Bo takie mam ciche podejrzenie, że tylko pan. No i ja sobie mówię, tak, no tylko ja, nie? I jakby to trochę o tym jest. Natomiast nie, to, że to jest fetysz, którym grają samorządowcy, całkowicie. Drugim fetyszem są te wszystkie cholerne hasła promocyjne, które po prostu... Ale to jest w ogóle chyba czysta polityka. Ostatnio z Ale dajmy jeszcze odpowiedzieć na pytanie. Znaczy już odpowiedziałem. Jeszcze było jedno pytanie, tak? Tak, rzucamy tak. Peter do... też. Dlaczego to jest skupany jest? O tym micie fabryki wykorzystałem przez samorządowców, jak ty to zrobić? Wiesz co, no jakby Kalisz też był silnie w przemyśle tekstylnym. I też znakomita większość tych fabryk już ich nie ma. Te, które są też już nie do końca chyba mają, tam się kapitały zmieniały. Ale tak na dobrą sprawę, nie w tej takiej narracji polityków, obojętnie czy tych poprzedniej władzy, czy z tej, czy z różnych partii politycznych w Kaliszu istniejących, cały czas brakuje konkretnej nawet wizji. Wiesz, ja nie oczekuję konkretnych już programów, żebym też przed wyborami włożył, jak to zrobić punkt po punkcie, miesiąc po miesiącu. Tylko wizji, do której jakby miasta, która byłaby troszeczkę głębsza niż znowu będzie praca, znowu będzie się o nas mówić, albo znowu będziemy, nie wiem, powinno przychodzić więcej pieniędzy z budżetu państwa, wtedy będzie dobrze. Tutaj to, co obserwujemy od dobrych kilku lat, to jest to, że wszelkie ruchy ze strony politycznej jakby nie sięgają dłużej niż ten właśnie zakres wyborów. Wszystkie trudne decyzje są spychane, bardzo szybko się realizuje decyzje, które są, po prostu dają fejmu. Tak jak teraz myślę, że jest bardzo duży nacisk na to, żeby przed wyborami dokończyć u nas remont głównej płyty rynku, żeby było świetnie, to wokół tego jest ogromna afera. Robi się to po prostu z pogwałceniem wszystkich praw dotyczących partycypacji, konsultacji i dialogu z mieszkańcami, na czym z kolei obecny prezydent jakby wygrał wybory, mówiąc, że będę bliżej mieszkańców, będę z wami rozmawiał, chcę być z wami, rozmawiajmy i tak dalej. Więc mnie to bardziej frustruje, wiecie? Nawet nie, że ja bym mogła, pewnie, może mi się wydaje, ale wydaje mi się, że lepiej by mi się żyło z prezydentem, który ma zupełnie inne poglądy niż ja, ale przynajmniej te poglądy ma konkretne i realizuje coś, co wygląda na jakąś politykę zakrajoną na kilka lat do przodu. To jest to, co ty piszesz, co mówisz w Koninie,
że nikt nie myśli szerszym horyzontem 4-5-letnim. Ja wiem, że to nie tylko w miastach archipelagu, że tak jest wszędzie, no ale to po prostu nas doprowadza do białej gorączki. No jeżeli nie zaczniemy wymuszać tego typu myślenia, a w takich małych miastach wydaje mi się, że faktycznie jest prościej, bo to się często sprowadza do jakichś ulic, do jakichś mierzalnych rzeczy, do jakichś konkretów, no to nie wybrniemy, obojętnie kto nie będzie następnym prezydentem, obojętnie jak się nie zmieni następna rada miejska. A jeszcze dodam, że ta wizja jest zastępowana tym hasłem. Tak. I to bardzo często się tak dzieje. Ja znowu wrócę do tej przecudownej debaty w Kutnie, na której padło pytanie, bo Kutno jest miastem róż. Tak, to mam wiele oczu. Całą swoją markę buduje na tych różach. I padło pytanie o to, na ile to jest skuteczne. I ja myślałem, że ktoś powie i mówię, ludzie, puknijcie się w głowę, no dobra, fajnie, że jesteśmy miastem róż, no ale praca, edukacja, służba zdrowia, no jakby na twardo. No i na to już tam mniejsza, kto wstał, powiedział, że takie hasła są niezwykle ważne, bo one zarządzają wyobraźnią młodych ludzi, którzy muszą podjąć decyzję o tym, czy zostaną, czy wyjadą. Ja sobie wyobraziłem takiego gościa, który właśnie nie wiem, no, zdał maturę i zastanawia się, czy zostać w Kutnie, czy wyjechać ze studia do Warszawy. No, miasto sobie, nie, no miasto ruszy. Albo nie wyjadę z Kalisza, bo to najstarsze miasto w Polsce. Kurde. Panie Filipie, jeżeli mogę, Michał, jedno zdanie, bo ja pochodzę z miasta, które zaraz pamiętam, jak się nazywa, ja bym chciał być miastem, bo ja na przykład jestem z Wołomina, które się pojawi na żarę. Pochodzi z miasta już, to nie żarę, ja się cieszę, że to jest miasto, no, ale nie Wołomin. Jedno zdanie do pana, bo fajnie powiedzieliście o tym na koniec, co robią włodarze, żeby się wpisać w oczekiwania, ale moim zdaniem to też państwo w rozumieniu struktur państwowych popełniło dużą wadę w myśleniu o samorządności czy decentralizacji, bo nałożyło na jednostki miejskie takie coś jak strategie zrównoważonego rozwoju. Każda gmina musiała robić tą strategię. Strategię robiła na 5, 10, 15 lat w zależności jaka gmina i na koniec burmistrz, wójt i czasami prezydent przychodzi i mówi, ale mam strategię. Już bez względu się realizował, czy nie? Mam strategię, finał grąbka, dziękuję za chwilę. I rozumiałem się zrównoważenie. Ja bym chciała coś powiedzieć, jedno zdanie. Chciałabym zacytować Magdę Grudzińską, która tutaj siedzi, która powiedziała niedawno, pewnie już nawet nie pamiętam kiedy, ale mówiła, że miasto to jest, że Kalisz to jest miasto z wiecznym potencjałem. To jest trochę klątwa tego miasta, bo to jest wieczny potencjał, który się nie może zrealizować. Tak naprawdę, no gwarantuję wam, żebyście przyjechali do Kalisza, posiedzieli 2-3 dni, zobaczylibyście, bardzo łatwo wskazać miejsca, którym tylko troszkę trzeba. Tylko troszkę bardziej odpowiedzialnie. Tylko 3 lata do przodu, 5 lat do przodu, tylko wytrzymajmy tylko to miejsce. To jest cały czas. Nie, nie skażę. Cały czas ten wieczny potencjał. Ja myślę, żebyśmy się do tego potencjału zbliżyli albo w końcu zaczęli go realizować. I wydaje mi się, że no to tak jak Magda 3 lata spędziła w Kaliszu, była dyrektorką Kaliskiego Teatru, więc poznała też całe to środowisko i myślę, że może jako osoba z zewnątrz też coś powiedzieć, jak nas ocenia, jak to widzi, ale 100-tysięczne miasto, nie za duże, nie za małe, no wydaje mi się, że to po prostu musi w pewnym momencie nastąpić jakaś masa przy współpracy i z lokalnymi politykami, no bez tego się nie da, którą w końcu przetworzymy na coś konkretnego, żeby ten potencjał jakoś osiągnąć. I wydaje mi się, że to jest bardzo frustrujące, jak się mieszka w takim mieście, się widzi, wydaje mi się, z dużej perspektywy wiele rzeczy, bo po prostu łatwiej je ogarnąć. I mam nadzieję, że nas ta frustracja jakby nie zje, tylko przełoży się na po prostu coś twórczego, coś, co nas doprowadzi w jakieś dobre miejsce. Nie wiem, co ty, Magda, z tym cytatem, czy możesz coś powiedzieć, czy chcesz, albo nie, ale no wydaje mi się, że to troszkę, to jest coś, jak to usłyszałam, to jest coś, co troszkę boli, nie? Że jesteśmy wiecznym potencjałem, bo że święte, nie? No wiadomo, że moglibyśmy w tą stronę, a cały czas to nie wychodzi. Więc stąd może ta negatywna, wiesz, jakby nacisk na te rzeczy, krytyczne podejście, ale no ja liczę cały czas na to, że to się jednak da zagospodarować twórczo i konstruktywnie, a jak się nie da. Znaczy, nie chcę być tą łyżkę tego dziegciu, ale to jest historia jednak też Justyny Król i tego, że to nie jest tak, że my już mamy strasznie dużo czasu i już nie ma, jakby te miasta się starzeją kosmicznie, no nie? I ci ludzie, którzy się starzeją, jakby to nie są ci, którzy będą brali te sprawy w swoje ręce, jak mi się wydaje przynajmniej, jakby trudno im się dziwić. Więc to nie jest tak, jak pewnie było
jeszcze 10 czy 15 lat temu, że można było sobie powiedzieć, no tak, no zaraz będziemy wykorzystywać ten potencjał, nie? Bo zaraz to będziemy mieli problem z tym, że tak jak w Koninie bodaj 2/3 mieszkańców będzie w wieku emerytalnym i oni nie będą robić ruchów miejskich, jak nie mam. Bo to nie jest duński czy niemiecki model emerytur też. Super, to bardzo... Można jeszcze jedno zdanie? Chciałam jakby panią też troszeczkę rozczarować, bo pan Filip Springer też był w moim mieście, w Wrocławiu i też mam poczucie, że to jest miasto z ogromnym niewykorzystanym potencjałem. Jednak ja teraz jestem w Warszawie i niestety miałam też poczucie, że poniekąd ta energia jakichś ruchów oddolnych i tej energii społecznej, mimo że sporo osób również działało na rzecz tego miasta i poświęcało mu czas, nie została wykorzystana. I tak jak pani mówiła o tym, że miasto przyjmuje jakieś działania, typu konsultacje społeczne, to ja jednak mam poczucie, że jednak miasto powinno te działania delegować właśnie. Więc to jest troszeczkę chyba ta tendencja. Jednak nie jestem optymistką niestety, no ale to może kwestia też tego, jak się sytuacja w moim mieście potoczyła. Tak, bo te konsultacje społeczne polegają tylko na wysyłaniu maili przez mieszkańców. U nas też 5 osób przyszło na budżet obywatelskie. Czasami nawet jeżeli jest jakaś inicjatywa dąży do tego, żeby coś się poprawiło, żeby było lepiej, nie wiem, na przykład organ rewitalizacyjny, tak jak powstał w Kaliszu. Zatrudnia się i dla wielu ludzi to może być, a z osobną sympatią ogromną do Krzyśka, to może być forma jakiejś tam trampoliny też zawodowej, że w miejscu mieście łatwo dostać takie stanowisko, ale kiedy przeskoczy się to będzie, tak ktoś wraca do Wrocławia, albo chce się wjechać do tego Wrocławia, Poznania, Warszawy i tak dalej. I zastanawiam się, że to jeszcze nie jest dodatkowy problem. Ale wiesz, ja na przykład nie mam z tym problemu. Niech ktoś sobie wykorzystuje mniejsze miasta jako etap w swojej karierze zawodowej, ale w międzyczasie na tym etapie, jak tu jest, niech robi dobrą robotę, super. Niech to się wszystko miesza, nie zmieniajmy te miasta, bądźmy mobilni, w ogóle nie ma problemu, tylko żeby faktycznie w międzyczasie, nawet na takim początkowym etapie, żeby po prostu tutaj jednak pracować. Ale to wszystko jest możliwe, jeśli się dzieje. Ja się po prostu boję, że już rozczarowania mieszkańców, którzy nagle się przymuszają do tego, że jest jakiś krzywdzięta, nie nagle wyjeżdżają. Muszę ci przerwać, ponieważ oni zaczą oczekiwać kogoś innego w jego miejsce, nie? Więc tak, jakby też. Tak, dlatego nam się teraz udaje po prostu wygenerować coraz większe niezadowolenie, które jest przejawiane po prostu wprost, bo po 2 latach czy 1,5 roku z Krzysiem Ziętalem po prostu została czarna dziura. Z całym szacunkiem za ludzi, którzy naprawdę bardzo fajną robotę robią w momencie, kiedy go nie ma, też się sytuacja zmieniła, ale naprawdę pokazał, jak można, po czym zniknął, co absolutnie rozumiem, nie oceniam tego źle, ale wiesz, ludzie też już wiedzą, że można inaczej. Bo powoli musimy kończyć i jeszcze pani profesor Jolanta Sopińska. To wiesz przeze mnie, tam przedłużył. Nie przez panią, mam jeszcze czas. Także, ale już to będzie ostatni głos w dyskusji. Chciałabym zapytać, czy dostrzegacie państwo taki czynnik kształtujący te lokalne patriotyzmy, jakim jest sława i chwała jakiegoś syna naszej ziemi, naszej ziemi. I na ile to rodzaj sławy tego kogoś? Jakikolwiek. Mi przychodzi do głowy jeden przykład, ja nie wiem, czy nie pokręciłam czegoś. Ten ma związek chyba z Kaliszem. Jak pomyliłam, to proszę powiedzieć. Chyba jeszcze w latach 60. bardzo sławiono wybitnego radzieckiego fizyka, który pochodził z Kalisza. Wie pani? Nie. Ale Sternberg. Nie wiem, ale za chwilę się dowiem. Ktoś kojarzy? Ale Sternberg. To obliczał tradycyjne sputniki. To mi bardzo podoba. Mi też nie. Tam humaniści siedzą. On był popularyzowany przez tygodnik Przekrój w owych latach, więc nie był takim zupełnie ukrytym, sławnym człowiekiem. Czy te, z jednej strony byłby to pozytywny przykład, że niekoniecznie żołnierz wyklęty i niekoniecznie powstaniec z któregoś z powstań, tylko uczony. No ale z drugiej strony taki nie wiadomo, że on jest taki całkiem nasz. Więc jak tego typu tradycje dzielą albo łączą? Ja myślę, że to jest fetysz używany wszędzie. Na przykład Konopnicka ma związek prawdopodobnie z każdym miastem w archipelagu. Gdzie się stawica, że ona mieszkała, albo była, albo coś tam. Natomiast tak, no właśnie dlatego o tym mówię, bo też zauważyłem, że tu.
Natomiast no, jest na przykład Konin się chwali, już nie pomnę nazwiska, wynalazcą prezerwatywy lateksowej. Wiemy, że też Konin ma ten słup taki kamienny, który pochodzi ze średniowiecza i jest symbolem miasta. No i zrobiono happening łączący tamtego wynalazcę, jak Państwo możecie się dowiedzieć, z tym słupem. Nie będę mówił w jaki sposób. Natomiast no jest, Kaliusz się chwali, nie Kaliusz się zrób, Koszalin się szczyci Rudolfem Clausiusem, czyli też fizykiem i o nim jest jeden rozdział z książki. I w każdym mieście jest ktoś znany, który jest eksploatowany, a ja jak sobie, ja bardzo zwracałem na to uwagę, bardzo często to są ludzie, którzy wyjechali stamtąd w wieku 3 lat, 8 lat, 5 lat. To jest trochę przykre, tak? Jak się to poczyta i pozgłębia, że to jest jakby taki przypis do tej historii o wyjazdach z miasta. Że, tak, że jakby, no tutaj u nas urodził się Rudolf Clausius. Czyta się biografię Clausiusa i wychodzi, że w wieku 8 lat został wsadzony na wóz. Tak, Daniel Pesnik był w Łodzi, tylko że tak. Nie pamięta, jak Łódź wygląda, jak wyjeżdża. Tak, prawda? Tak, nie, tak. Ale jakie rasistyckie było to? Okej, no i tak, no i każde miasto ma takiego kogoś znanego. Łomża Hanseblińską. To już się wiąże z oddziaływaniem szkoły, która tłumaczy, jacy ludzie są ważni, jacy ludzie powinni być czczeni. I czy to będzie uczony, czy to będzie piłkarz, czy to będzie żołnierz. To już jest produktem stylu. Ważne, żeby był znany. No ale chyba jednak ważne, z jakiego powodu on jest znany. Jak się patrzy na to, kto jest wyciągany, to grunt, żeby on coś znaczył, a jaki miał wkład i jaki miał związek realny z tym miastem, to ono, to już jest wtórne takie wrażenie, jak się patrzy na to, kogo się tam eksponuje w tym no, wszystkim. Nasza ziemia go wydała. To jest postacią, Maria Dąbrowska. Obok Korfińskiej oczywiście, Maria Dąbrowska, Noce i Dnie. Kalisz i okolice, no to tam odniesienie jest mnóstwo i to nadal jest bardzo emocjonalnie postrzegana postać, te wszystkie odniesienia. Dość powiedzieć, że mieliśmy wiosną premierę na Sejmie reżyserii Segonolewskiego i to też była wyczekiwana rzecz i mam nadzieję, że po prostu jeszcze będzie okazja zobaczyć spektakl. Proszę Państwa bardzo serdecznie. Bo to są rzeczy, których no, każdy kaliszanin zna, to wszystko wie, zna te odniesienia, zna te nazwiska, będzie to komentował, będzie o tym rozmawiał i to jest nasza Dąbrowska. Słowo, która miała duży stosunek do kaliszan, kalisza i tak dalej, ale ona jest nasza. Oczywiście jest też Kryszak, jest Mietek Szcześniak, jest Zdzisława Strasznicka. Gdzieś przeczytałem, że Ciechanów się szczyci, że Prus tam był, a Prus napisał tak straszne rzeczy o Ciechanowie, że po prostu zabić się można, ale w Ciechanowie się cieszą, że Prus tam był. A oni się uda. Okej, okay, to na tym skończymy, ale dodałbym, że w tym roku jest takie miasto, w które najbardziej rozpoznawalnego swojego mieszkańca się wypalo, czyli Białystok, zdecydował się nie obchodzić roku Ludwika Zamenhofa, co jest raczej taką ciemną kartą chyba w ostatnich czasów i dosyć wstydliwą i rok Zamenhofa jest obchodzony w Słupsku. A propos Wołomina, to Wołomin na forum ekonomicznym w Krynicy, pani burmistrz Wołomina w takim międzynarodowym panelu promowała Wołomin poprzez Bitwę Warszawską i mówiła, że to jest taki klucz, który otwiera drogę na przykład na Węgry, więc to jest tak. Wzmacnia stosunki polsko-węgierskie. Ale szanowni Państwo, chciałem bardzo podziękować Karinie Michockiej, Filipowi Spinderowi. Chciałem bardzo Państwu podziękować. I mam taką satysfakcję, że wiele wątków, które tutaj się pojawiło, one się przewijały w podobnych kontekstach, w tych samych, gdzieniegdzie, z wątkami, które podejmowaliśmy na poprzednich seminariach. Tutaj zarówno Kalina, jak i pan Filip Spinger mówili o deficycie myślenia strategicznego w rozwoju miast. Na naszym ostatnim seminarium z udziałem Rafała Włosia i profesor Elżbiety Mączyńskiej mówiliśmy o deficycie myślenia strategicznego w ogóle państwa polskiego, zwłaszcza w kwestiach ekonomicznych. Dyskutowaliśmy o reindustrializacji, ponieważ wydaje się, że tutaj samorząd sam w sobie jest zbyt słabym podmiotem, aby kreować politykę przemysłową. I dzisiaj faktycznie chyba
chyba trochę powinniśmy jednak rozumieć tych włodarzy miast, nie usprawiedliwiać, nie w sensie popierać ich polityki, ale jednak dostrzegać także ich pewną bezradność, że ich rola ogranicza się do tego, żeby po prostu ściągać tych inwestorów. Oni nie są w stanie inwestorom dyktować warunków pracy. I zmienia się także właśnie poprzez tą globalizację, dlatego to jest podkreślone w tytule naszego seminarium, że zmienia się także lokalna rola inwestora czy przemysłu, bo o ile na początku XX wieku ten przemysł silnie utożsamiał się z regionem, także ten sektor prywatny w Europie Zachodniej utożsamiał się z regionem poprzez sprawowanie mecenatu, sponsorowanie lokalnych klubów piłkarskich, tak teraz mamy do czynienia po prostu z kapitałem, który przychodzi na krótki okres i jest gotowy i buduje swoje marki poprzez identyfikację globalną, a nie lokalną. Wydaje się, że to jest duży problem także dla samorządów, które liczą na to, że ten inwestor, zwłaszcza zagraniczny, globalny, włączy się w budowanie tkanki lokalnej, a on się nie włącza, bo w jego strategii marketingowej nie ma po prostu identyfikacji lokalnej, tylko globalnej. Wydaje mi się wreszcie, że to jest bardzo ważne, co powiedział Philip Springer, że tak naprawdę czasu jest niewiele i faktycznie to na przykład wyzwanie demograficzne. Nasz ośrodek wydał kilka publikacji, tam siedzi dr Rafał Bakalaczyk, który stara się w debacie publicznej uczulać decydentów na wyzwania demograficzne. My także staramy się to czynić i wydaje mi się, że to jest duża wartość także tej książki Philipa Springera, że ten temat tych małych i średnich miast się pojawia w debacie publicznej, że nawet to spotkanie być może jest czymś, co spowoduje jakiś przełom w myśleniu strategicznym, więc... Ja wierzę, że się stanie przełom. To spotkanie miałem na myśli raczej pana książkę i ja się to też nie mam złudzenia. Okej, ale ilość spotkań, ale wydaje się, że to się pojawia coraz częściej, że problem małych i średnich miast był nieobecny. Nawet w myśleniu już chyba nikt, nawet z szeroko pojętej elity politycznej, nie powtarza już teorii o rozwoju dyfuzyjno-polaryzacyjnym. Tak, to zostało przyjęte. To zostało już chyba na trwałe zdezawuowane i do tego powrotu już nie ma, więc to jest jakiś punkt wyjścia. Także jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję. Wszystkie poprzednie seminaria, także i to będzie dostępne w sieci. Wszystkie poprzednie są dostępne w formie filmowej na naszym kanale YouTube. I temat małych i średnich miast zapewne będziemy kontynuować podczas ostatniego spotkania z tego cyklu, które odbędzie się, mam nadzieję, za miesiąc, prawdopodobnie 12 października. W tej chwili jeszcze nie mogę na 100% powiedzieć, kto będzie panelistą, ale mamy wstępne potwierdzenie od prezydenta Roberta Biedronia i od profesora Rafała Matyi. Wydaje mi się, że to ciekawy duet dyskutantów do rozmowy także o relacjach pomiędzy centrum a peryferią w Polsce i takich kwestiach rozwojowych. Tymczasem życzę Państwu miłego wieczoru, a wszystkich tych, którzy nie przeczytali książki, to mam nadzieję, że tym spotkaniu zachęciliśmy Państwa do lektury, a ci, którzy przeczytali, być może do tej lektury jeszcze powrócą. Także bardzo Państwu dziękuję i życzę miłego wieczoru. Dziękuję.